TikTok? Czy my właśnie oglądaliśmy TikToka? To jest film z TikToka, ale ja nie mam TikToka, nie jestem... Nie jestem szalony, ja szczeblałem... Ja nie używam żadnych produktów z Chin. Dobra. Poza bardzo skuteczną pastą do włosów, która też służy mi do mocowania protezy. Nie no, to by był first, ale na szczęście ja wiem, że Andrzej ma ściągnięty film z TikToka w formie MP4 i odtwarza go z telefonu. Na odtwarzaczu MP4, to właśnie czekaj, znajdę i tam docelowy odtwarzacz Samsung, kik. Nie, musiał VLC playera zainstalować. I tak, czekaj, tylko odrzucę aktywizację, tutaj się to. A, nie ma kodeków jeszcze. Tutaj zezwolenia na właśnie pobieranie. Stary. Dostęp do mojego mikrofonu. Zapomniałem, że nie mam biblioteki kodeków DLC44, to muszę jeszcze ten podaj dyrektorii na twoim telefonie, gdzie to było zainstalowane. To tak, żebyśmy nie było, że my jesteśmy aż takimi dziadami. Telefony też są dobre. Bardzo fajnie, bardzo warto rozrywkę z telefonu zażywać. W szczególności filmy oglądać, tak jak dzisiaj oglądałem, wszedłem przez pociąg i typ oglądał listę Schindlera na telefonie, kurwa. Jadąc pociągiem. Wow. Dicey! Ale myślisz, że to był na zasadzie takiej, że o, teraz mam chwilę downtime'u, nadrobię w końcu to, co miałem obejrzeć. Tak. Coś na rozluźnienie przed pracą. No, pewnie wiesz, kurwa, kiedy serial w ogóle. Nie, ale... Czekam na tych wszystkich streamach. No, nie ma. Oglądaliście, a w ogóle kupę filmów teraz ja już tylko na streamingu obejrzałem, bo tak mówię, no kurde, w życiu bym nie poszedł do kina. Nie mam opcji, żebym to obejrzał. I obejrzałem, ale na przykład Czarną Panterę obejrzałem w kinie. Normalnie sobie poszedłem. Ale ja dalej nie, a ty ostatnio mówiłeś, że to jest film. Jest, to jest w ogóle film. No, nie wiem, czy Andrzej, widziałeś Panterę? Jeszcze nie widziałem. Już ci mówię. Chadwick Boseman, dead. Robert Downey Jr., dead. Laura Bush, kill the guy. Nie, ale... nie, no tak się starali, nie, bo to robił Ryan Coogler znowu. Coogler? Fuck do I know. Who cares? Wiesz co, ja chciałem na to pójść ostatnio z... Ale poszliśmy na The Menu. Wiesz dlaczego? A. Bo runtime The Menu jest o godzinę krótszy niż Black Panther. Wakanda is like... Ile trwa Wakanda Forever. Dobra, to było zbyt proste. Ile trwa? 2 godziny 45 minut, żeby opowiedzieć tę epicką historię, w której nie ma Czarnej Pantery. Jest, to znaczy, jest jakby ogólny trop Czarnej Pantery. To jest właśnie, chodzi o podążanie za tropem Czarnej Pantery, a jak wiemy, to nie jest łatwe do wytropienia. To Różowa Pantera. Ten crossover to by rozjebał. Jakby tam Chadwick Boseman właśnie. Dlatego, bo on się pośliznął i wpadł w raka. Przepraszam. Nie. On miał za tym białaczkę i to nie jest nic śmiesznego. Chyba, że mówimy o Romanie Reigns. A no tak, który miał, bo mu kazał ten Vince McMahon, to on wziął kurwa wirusa. Miała być opryszczka, dobra. Listen, Roman, you wanna make it in this industry? Get the leukemia. That's where the money is. Nie, no ale Roman chyba pobił leukemię, nie? Normalnie. Chyba, nie wiem, ale nie wiem czemu. Roman Reigns. WWE. Okay. Miesiąc przed grudniem. Superstar. Tak, ale go pchali, że on jest kurwa superstarem, a ty, no nie, miał charyzmy za dużo. Jak John Cena ci mówi, że żebyś popracował nad skillami na Majku. John Cena ci to mówi. Man, I don't know. Ale wiesz co? Porównałem to z innym filmem, który jest troszkę dostępniejszy, bo filmem, który też obejrzałem, Black Adam. Mogę tutaj taką, gdybyśmy mogli nasz tak. Tutaj jakby VFX team wypisać, uwaga, plusy i różnice drobne. Black Panther. Tak. Nie ma Black Panthery, niestety. Black Adam, not even black. Bing, 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 bing. Black Panther, true and true. Ale to jest kultem film. Od razu zobaczyłem też informację, The Rocku is not coming back, nie wraca niestety. Nie, a potem była w ogóle taka akcja, że on miał być chyba głównym przeciwnikiem Supermana. Ale obaj dostali. Ale, no tak, bo Superman zrezygnował z Wiedźmiksa tak. Na rzecz
Tego mniej znanego z braci Hemsworthów. Tak. Ale nie tego najmniej znanego z braci Hemsworthów. Jakiś tam Hemsworth. On jakiś już, Hemsworth. Oni, kurwa, działają. It's a Hemsworth type tak. of thing. I co? Obiecał, że zostanie Supermanem, po czym poszedł w Warhammera 40 tysięcy. Nice. Bardzo dobrze. No i spoko, no fajnie, no jak, że on jest takim nerdzikiem i to będzie robił, ale jeżeli, bo to z tego, z tej notki prasowej to wyglądało, jakby to on był odpowiedzialny za znalezienie wszystkich i wszystkiego w ogóle. Tak, to on będzie głównym producentem. U niego na chacie to kręcą. I'm the head of the Warhammer 40k universe. No ładny komentarz widziałem, że on się zajmuje, będzie grał główną rolę i też będzie malował statystów. To jest jego on nie spędzę. Gra tyranidami w ogóle? Nie, pamiętam jaka jest jego tam tego. Nie, on mówił, że zaczął od tych, od niebieskich. Od Navi. Fajnie, jakby Warhammer. Dark Eldary, Navi, Smurfs. Nie, ale a z czego to wynika? Bo za DC będzie odpowiadać chyba James Gunn w całości. Tak, no, tak. Ciekawe. I on to przyszedł i powiedział nie. Tak, bo James Gunn nakręcił Strażników Galaktyki i trzecią część i to jest już to. A Suicide Squad? To też on. Ostatni. Ten drugi. Nieoglądalny. Nie tak, ten drugi jest dobry. Tak? Nie no. Przesiedziałem za długo. Tak w kółko to samo, strasznie to znudziło. I Peacemaker wyszedłem. Po tym jest serial, też jest tak. Lepszy niż film. W no ale to sobie, tak. John Cena fucking Chinese Shield. Tak. Nie konsumuje. Jest tam jeden specjalny odcinek, jak w Xinjiangu bije muzułmanów. Szablami. No, trzeba uważać, pamiętajcie, kogo się obraża w internecie. No nie, no tam kontynentalny Tajwan nie, jakoś nie wniknął. Zresztą on, to było jakieś mega dziwne, bo on to ze względu na zobowiązania WWE, które jest w kieszeni praktycznie no tak. kontynentalnego Tajwanu. NBA też, przecież wiesz. I dlatego właśnie nie oglądam WWE. Tylko dlatego. I NBA. Dokładnie. Obrażam się w ogóle, wychodzę z tego. Ale... Tak jest. Wiesz, że ten pokrętło, co złapałeś, to też jest zrobione w kontynentalnym Tajwanie. Continental Tajwan. No to zostaje na tym miejscu, że nie mogę ich zmienić. Nie dotykam, więc. Ale Black Adam w ogóle, przyznam, w ogóle rok, kurwa, ile on ma lat? Ja nie chcę, bo rozmawialiśmy wcześniej. 50. Ponad chyba, nie? Może mieć więcej. Być stary, no. O, kurwa. No tak, no. Przecież... Oni go cyfrowo zmniejszają do roli dojebanego typa. Bo jest tak, ja nie żartuję, on jest... Wiesz, jest taka scena, dobra, spoilery do filmu Black Adam. Się puknij w łeb. Pierwszy spoiler, kurwa, nie oglądaj tego. Ale jest scena, gdzie on, bo tam jest jedno switcheru, które mnie zaskoczyło, bo ogólnie to jest tak, że tym jest tam historia bohatera, który w antycznych czasach, to się wszystko dzieje w ogóle w takim sprytnie zrobionym w Kandaku, nie? I Kandak to jest Kair, Bagdad, wszystko Bejrut, naraz, wszystko naraz, tak? Nie? Ale mówią po angielsku, żebyś nie miał. No bo... Wyobrażasz sobie, jakby mówili, tam kimś innym? Czemu by mieli mówić? Dość popularnym języku w tej części świata. Wyobrażasz sobie, to nie sądzę. Ale i... jaki to byłby język? Jest nie, tyle do pamięci. Wyboru. Więc wymyślili język, uwaga, kandacki. I który jest, jak widać, że na kolanie, bo jak ktoś nim mówi, to se akcentuje przypadkowe w ogóle, wiesz, giri, 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 giri. To jest takie jak, wiesz, jak z Simsami. Przecież dostajesz taką kwestię i tak, no przecież ja nie wiem, co tu jest częścią, którą mam powiedzieć tą bardziej emocjonalnie, co jest czyim imieniem, co jest, wiesz. To jest tak, jak mówisz po polsku, to wiadomo, że słuchaj, co ty to zrobiłeś? No to jest, ma swoją kadencję, a jak nie rozumiesz nic, to jest... No trochę tak. I tak to się zaczyna ten film i opisuje właśnie bohatera z antycznych czasów, który no niewolnictwo full blown i Kandaczycy byli znowu byli normalnie pod Putem. No ale siedmiu tam czarnoksiężników daje moc takiemu jakiemuś chłopu i jest implikowane przez połowę filmu. Ja się w ogóle nie zastanawiałem, bo ja robiłem pranie i w ogóle wiesz tam ciąłem. Ja w ogóle tak patrzyłem jednym okiem, no ja pierdolę, kurwa, co się dzieje. I że jest implikowane, że dali tę moc The Rocku, nie?
A to się potem okazuje, że to jego syn był tym oryginalnym bohaterem, ale został oddał moc swojemu ojcu, czyli The Rockowi, bo The Rock został... Daj młody, pokażę ci, jak to się robi. Dobra, kurwa, ty się już najeździłeś. Pytam w japie. To jest, wiesz, jak te wszystkie nagrania, jak najebany ojciec rozwala dziecięcy rowerek, kurwa. Bo... Nie, ale... Nie, on był, został zaatakowany przez złego króla, on i żona. Żona zmarła z powodów scenariuszowych i na scenariuszozę taką ostrą. I, no i on, ten młody postanowił uratować The Rocka i mu przekazuje moc i w tym momencie dostaje strzałę i umiera, nie? I to mnie zaskoczyło, ja nie wiedziałem, że coś takiego zrobią, ale żeby to zrobić, to wcześniej ukrywają The Rocka jako ojca tego dziecka w retrospekcjach. I żebyś nie odgadł, to muszą go zmniejszyć stanowczo, bo on jest kurwa gigantyczny, więc go zmniejszają i do, jakby postać, do której go zmniejszyli, dalej jest kurwa wielka, bo oni, wiesz, no nie fizycznie. A co, on jest w jakiejś szacie zakapturzonej? Nie, on jest właśnie tego... goły, wiesz, i... No to jak go ukrywają? Mówię, no bo jest, wiesz, kamera jest jakby, że jest, widać tylko tył jego głowy. Widać tylko tył jego kurwa łysej. Wszyscy są łysi. A, no to... Tak to rozwiązali. Nie, tam się nie można... Do... Nie, mnie to zaskoczyło. Granted, nie siedziałem tam i tam... Czekaj, stop. Ale też jak mówię, to jest The Rock? Chyba nie, mam taki mały. Dobrą robotę zrobili. I potem jest jedna fajna scena, jak on rozpierdala jakichś typów do Painted Black. Naprawdę jest dobrze zrealizowana. I potem z jakiegoś powodu przyjeżdża Pierce Brosnan, który jest Doktorem Fate'em. W ogóle jest w tym filmie i też jest Hawkman. I jeszcze dwie postacie jakieś, takie, no nic takiego wielkiego, ale w sumie obejrzałem ten film bez bólu. Tak, tylko a tam się pojawia w ogóle Shazam, czy nie? Nie, Shazama w ogóle nie ma, ale on mówi Shazam, bo to jest ta rada czarnoksiężników, czyli nie ma Kapitana Marvela, ale jest słowo Shazam. Bo wiesz, że tam jest, no bo są trzy jakby podmioty, które mają prawa do tego, czyli tak, oczywiście tak. Marvel ma do Kapitana Marvel, no Marvel, Kapitan Marvel. DC ma do Black Adama i całego tego, a Shazam ma do wyszukiwania piosenek. Nie, ale wiesz co... Ale to nie robił Adam F. Sandberg, prawda? To nie jest ta sama, to nie jest ten sam Pony Smasher na YouTube. Nie. Czyli reżyser Shazam 1-2. Nie, 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 to w ogóle robił... Kurwa, ja nie wiem, czy to nie może trener The Rock. To wygląda jakby... Ale Vin wiesz, Diesel on his day off. Jedno im oddam. Źli kolesie się nawet nie pierdolą, oni chcą przywołać złego kurwa króla, który miał dosłownie jakąś koronę rozpaczy czy coś takiego, jakiś kurwa magic item i go ogarnia i demony wtedy wybierają swojego czempiona w piekle, to jest kurwa scena tego filmu, gdzie jest też Hawkman i tak dalej, w piekle kurwa typa wybierają, on siedzi w piekle i wow! W ogóle piekło jest do góry nogami, to jest dosyć zabawne. No tak, no jest pod ziemią, nie? No to tak po czym chodzą? Widziałem. Chyba nie po jest roztopionym... Jest w Australii. Jest w Australii. No jest. Zważywszy z doniesień. Jakby nie patrzeć, jest. It's proper Bobby. It's a proper Bobby. Proper Bobby, ale nie. Wombaty, kurwa, smaży. Szatan smaży, kurwa, i nożem kroi wielkim. It's a knife. Nie, i typ zostaje tym wybrańcem piekła. Ja mówię, wow, no to już jest całkiem radykalne. Nakładają mu na głowę taką płonącą koronę i wyłania się z morza przy Kandaku i nie żartuję, wygląda jak diabeł z Heroesów 3 i ma, kurwa, dosłownie wielki pentagram na klacie, z którego strzela ogniem. To jest całkiem śmieszne. I nie pierdolą, jeszcze on się jakoś tak dziwnie nazywa, kurwa. Jezus, o Jezu. Kurwa, tak po polsku, wiesz, to brzmi jak coś z Gwary Poznańskiej. Nie wiem dlaczego, ale zaraz ci powiem, bo to jest Sandał, czy coś takiego się nazywa? No, nie, to nie jest film o arabskiej kulturze i typ się nazywa Sandał, to by było trochę za dużo. Uff. By było, nie? Ale by była topa. Nie no, ale obejrzałem z jakiegoś powodu. I tylko tak, wiesz, bo to jest kurwa dziwaczne teraz. Siedzisz tak, myślisz, kurwa, w życiu bym tego nie obejrzał w kinie. Przecież to jest... No, dobra. A ile to trwa? Pewnie też za 3,5 godziny. Chuj, dwie godziny. Ja nie mam pojęcia, czemu to miało 2 godziny. Nie mam pojęcia, ale się pojawia Superman na koniec. Pewnie wiesz, tam Black Adamie, musimy pogadać.
Który Superman? Henry Cavill? Henry Cavill. Ale w ogóle zapowiadałem... Ma wąsy czy wargę? W ogóle on miał długie włosy i był blondynem, więc musieli to też zmienić pewnie. Henry Cavill przyszedł na set prosto z setu Wiedźmina. Więc był blady i miał białe... Z tymi oczami jeszcze, wiesz. Kurwa. Okay, guys. Człowieku, to już ty robisz z tym. Listen up, guys. Can Superman wear glasses? Korona sabak. Okay. Że to jest korona psów, kurwa, parusku. I oni mówią sabak na niego. Tak, ja się śmiałem. To jak puścisz w ruskojęzycznym świecie, to przecież to musi być beka jak... O Jezus. Szkoła kapoeiry? Znowu, legenda. Ale stary, w momencie jak to mówisz o przyzywaniu korony sabaka i się dzieci zaczynają... Czantować jakieś modły. One nawet nie wiedzą, że tak głośno krzyczą, bo nie słyszą. Nie, ale na pewno się czegoś nauczą, także dzieci... Nastawcie uszu. Powodzenia, chyba że to ktoś wyszedł właśnie od psychoterapeuty z taką reakcją. Co... No to nie jest dobra recenzja. Wtedy jak go poczynać, tak jak doprowadził. It's fucking psychotherapist. Psycho... Crash. Nie, no słuchajcie, ale to nie jest film, o którym musimy porozmawiać. Nie. Wiecie, o którym musimy porozmawiać. Chodźmy w ogóle, odejdźmy od tego DC. No. Wrócimy do Marvela. Tak. Ja już mówiłem wiele razy, ale ja nie wiem, co się dzieje w Marvelu. Mój ostatni film, jaki widziałem, to był Thor Love and Thunder. Uff. Dobrze, że go widziałem na kanapie, bo ja pierdolę. Zastanawiałem się co 15 minut, czy to jest film. Na pewno. Ja myślałem, że to jest w ogóle... Tam ujęcia niektóre były jak z serialu, takie jak niskobudżetowe. Ale pamiętasz, no tak, pamiętasz te przebity tam między chyba drugim Torem, a trzecim Torem, jak Thor mieszka ze swoim tym, ze współlokatorem. No. Tak. No to dosłownie to jest to, tylko że rozciągnięte do 2 godzin. Kurde, no ciekawe, coś tam... Dramat. Zabrało. Ty oglądałeś tego wariata? Tak, tak. Widziałem i też się cieszę, że w sumie w domu, ale nie miałem jakichś wybitnych oczekiwań co do tego, więc spoko, bo właśnie jak byłem kiedyś w kinie na Suicide Squad pierwszym, powiedziałem, ja nie muszę widzieć wszystkich superbohaterów w kinie jednak, to nie jest konieczne. Nie chcesz takich swoich ulubieńców jak Deadshot i... No nie. Mój ulubiony ten, co w nerwie osoby trans, Dead Name, on się nazywa. Ten to jest, on ma moc. I on chodzi i używa tylko Dead Names, tak? Dead Names, żeby odnosić się i do... I never misses. On widzi osobę trans i potrafi odgadnąć jej Dead Name. On przyszedł do tego gościa z tego programu kucharskiego i powiedział do niego PR Wojciech Basiura. Słuchajcie, bo my odkryliśmy po drodze, że ten koleś z takiego programu, jak się nazywa? Hell's Kitchen, Wojciech Modest Amaro się nazywa. A w rzeczywistości Modest. Basiura. A Modest też ma po żonie? Nie, z zbierzmowania. Ale... Wojciech z domu matki Basiura. Nie, Modest ma zbierzmowania. Pozwoli. Nie, on teraz w ogóle, muszę też zaznaczyć, że on nie jest in the game, że nie jest w giercy, bo on się stał nowonarodzonym katolikiem. Co w ogóle nie wiedziałem, że jest taka opcja. Znaczy chrześcijaninem jest takim, teraz jest mocno jezusowy. W Polsce? I nie może w Polsacie występować teraz przez to? Nie, no bo odkrył nowe powołanie, poprzednim było udawanie, że jest naburmuszony w telewizji, a teraz... Jest, zachęca jednak, żeby Jezusowi powiedzieć. Jest naprawdę naburmuszony. Poza telewizją. Nie wiem, czy spotkałeś ponownie narodzonych chrześcijan. Jest równie zawiedziony jak Jezus postawą każdego chrześcijanina. Dokładnie, jak się budzi. Nie, on jakby zmienił swoje życie. Nie? Czyli zaznaczmy, że oceniamy jego życie do momentu, jak tam był w tym programie, a potem to już jest jego sprawa. Bo teraz tylko Bóg może go oceniać. Tylko wyraźnie, tak jest. Dokładnie, tak. I co robi codziennie. Ale nie, no to jest, słuchaj, no ale to jest normalka, że jak się nazywasz, wiesz. W ogóle to jest słaba jazda. Ja wam kiedyś mówiłem chyba o tych wojnach tych sałatkowych. Co? Salad Wars? Salad Wars, tak. Nie. A mówiłem wam o... No może. Tym, o, no bo tam taki, ja czytam w dużym formacie po prostu reportaż o świecie gotowych surówek. Nie? Bo jak sobie pomyślisz, no. To jest kurwa
przecież to stoi, wiesz, w wielkich ilościach, ludzie to żrą i tak dalej, nie? I tak okazuje się, że było trzech potentatów. I pierwszych dwóch, wiesz, no, rywalizują na dość podobnym polu, nie? Więc ciężko się wyróżnić. No i oni też tak mieli trochę rywalizację, z tego co pamiętam, z tego Diego, że oni tak jakby się nie lubili i wiesz, jeden drugiego tam podjeżdżał. I ogólnie reportaż ich opisywał rywalizację, ponieważ trzeci typ ogólnie nie uczestniczył w tej rywalizacji, nie miał takiego wyścigu technologicznego i wielu tych rzeczy, które oni się starali wprowadzić do przedsiębiorstw, ale się nazywał Ogórkiewicz. No to stary, ja rozpierdał od razu. W ogóle bez mydła, bo się nazywał Ogórkiewicz i on miał dosłownie wludka takiego zrobionego, który wyglądał jak ogórek. Pickle Ricka miał, kurwa, stary, z wąsami. To było, ale ty nie widziałeś tej, o Jezu, jakbyś zobaczył. Nie dodaje się wąsów do warzyw, ja nie owoców. Nie, ale to w ogóle, wiesz, bo to była postać ludzka, która trzyma taki kosz, taką skrzynkę warzyw i to było takie kolo, tylko że jakby jego faktura była ogórkowa. Czy miał pickle skin? Tak. Mr. Potato? Ma wąsy. To jest jego trademark. No i to jest obrzydliwe. Tak, to jak się z nim całuje w szczególności, to jest, musi być straszne. Nie drapią po nosie. Tak, zostawia takie nieprzyjemne pieczenie wokół odbytu, wariat. No, podrażnionego poślada od jego twardego zarostu, no. Come on. Mr. Potato Head, get your shit together. Zostawia potem oto. Najgorsze, wiecie co, no najgorsze jest to, że dla niego to nie jest duży problem, żeby to zdjąć na chwilę, tak, i potem sobie założyć. Nie? Racja. Serio, to jest już to nie tak jak ten wyższy level bycia po prostu dickiem, no, assmancherem. To, no. Chciałeś w ogóle, jak on, wiesz, o, zapomniałem zdjąć i tak patrzę, a tam, wiesz, a nie, dobra, już nie będę mówił. Taki bizonów cała ta gruba akcja. Kurde, demy, a jutro idę na Kinderball. Nie no, ale o czym mówiłem? Mówiłeś o sałatkach, o ogórkach, o panu Ogórkiewiczu. No, nazwisko, nie? Jest znaczące. A to jakby było jego, czy też po żonie? On się nazywał Parchowaty. Niestety. Bardzo słabo muszło. Mówię tak. Nazywał się Amaro. Amaro, jego pierwsze sałatki. Amaro. Nie sprzedawały się tak dobrze jak... No to tak jak ten, jest taki kolo, co jest tym. Notariusz się nazywa oszust, nie? Myślisz tak, fuck. Ale to chyba jest już na takiej zasadzie odwrotnej konotacji, nie? Że wiesz, że oszust cię nie oszuka, no, i tak dalej. Że to już by było, no tak, że już musiałby być wyjątkowo głupi, gdyby jeszcze z tym nazwiskiem chodził oszukiwał ludzi. Chociaż może to jest 4D Chess i on mówi, ludzie myślą, na pewno z tym nazwiskiem nikogo nie oszukam. Dokładnie. I potrójną grę prowadzi. A kim on był? Komornikiem? Nie, chyba był tym. Notariuszem się podpisywał pod rzeczami, więc naprawdę warto, żeby nie ten. To jest oszustwo. Bycie notariuszem to jest oszustwo. To jest oszukanie wszystkich i wszędzie. Serio, ja nie wiem, ale ja byłem ostatnio na spotkaniu wspólnoty. Chyba ci już o tym mówiłem. Tak. I na tym spotkaniu trzeba było jakąś uchwałę podjąć i tam wybrać się reprezentantów wspólnoty. I był pan notariusz i on jedyne co robił, to kurwa siedział, a potem podpisał, że widział, że to się odbyło. I poszedł do domu. I musieliśmy mu zapłacić pieniądze. Tak. Taka jest jego funkcja, tak. On jakby, no. Taki ale, no, zawodowy świadek. A co chcesz, żeby robił? No nie wiem. Miałem nadzieję, że przynajmniej, wiesz, rozepnie trochę ten swój sweter i wyjmie z niego odznakę, a dwa taką wielką pieczęć notarialną. I każdy będzie mógł dać swój zeszyt i on przybije tam, że był tutaj wizyta notariusza. Boom. Chyba tak jest w Stanach, że możesz mieć taką właśnie pieczątkę na takim kiju. No bank powinieneś. Tak, bo to, wiesz, bo to z tego to pochodzi. Wiesz, trzeba dodać... To ludzie, którzy odbijali się w wosku po prostu taką długą laseczką. A czemu długą? Żeby się nie zbliżać. Nie, żeby się nie zgubić. Znakujesz, żeby też masz długie. Żeby nie zgubić, wiesz? I to jak ktoś miał więcej, no to też to była taka oznaka statusu. W ogóle ja... Słuchaj, nie, sorry, stop. Bo ty mówisz takie rzeczy i mówisz by je szybko i to brzmi jakby to miało sens i ludzie cię słuchają tego i idą dalej. Ale co to znaczy, że on to musiał mieć na długim kiju, żeby tego nie zgubić? Nie jakimś długaśnym takim, że ten, ale to była taka laseczka. Ona była... Mówisz, że to po prostu... W krajach anglosaskich to było oznaka pewnej władzy, wiesz? Im dłuższa, tym większa władza. Im większa satysfakcja. Z podpisanej umowy. Nie, no, z tego co pamiętam,
to trochę jest różnica, bo u nas na przykład kije to też było takie coś, że się przyciskało, ale na przykład były węższe kije, które służyły jako potwierdzenie umowy. Je się łamało na pół, dawało się jednej stronie umowy jedną część kija, a drugą część się zatrzymywało i potem jak się zgadzało, to oznacza, że umowa jest ważna. To w ogóle całkiem dobry sposób. Nie. Co? No bo tego kija możesz złamać dalej i unieważnić tę umowę. No, ale to jednostronne wypowiedzenie wtedy. No, jakby... No i again, jakby chcesz, żebyśmy kontynuowali dalej i po prostu przyjęli to jako... Nie, to służyło do takich konkretnego zestawu umów. Czy ktoś gdzieś dostarcza i przekazuje to dalej. Aha. Wiesz, to nie jest tak, że ja osobiście, jak znajdę tego człowieka, to nie było stosowane, bo to wtedy na słowo. Ale jeżeli musiałeś komuś przekazać, to wtedy to była metoda ustalenia, że twoje pełnomocnictwo jest przekazane do kogoś. Nie? Czyli potem dwie osoby, które się nie znają, spotykają się, kij pasuje, przekazujemy w takim wypadku towary. A to trochę niezręcznie tak chodzić z kijem i pytać. No, tak? Zetkniemy się końcówkami? Tak, tak. Zobaczyć, czy to tak... No to w szaletach podpisywano w ogóle, nie wiem, czy wiesz. Pamiętam, byłem też kiedyś tak, w takim jednym i to była jakaś taka zabytkowa stacja benzynowa, prawdopodobnie miejsce urodzin Baracka Obamy. Tak. I tam była taka dziura. Tak, no, właśnie, żeby tam się wsunąć wkłada. Te... Okay. Tam kawałek dalej była temperówka. Ja tam penisa włożyłem. Co? No, trochę siara teraz. Głupio, jakbyś z drugiej strony znalazł takiego idealnego, wiesz, do kowa. Chińska trap, tak. Nie, no nie mogę wyjąć, mordo. Idziemy, dobra. Mordo, nie ciągnij, to tylko pogarszasz sprawę. A jak mogę do ciebie podejść? Jesteśmy w dwóch różnych kubiklach, stary. I nożem wycinanie tego kubikla, stary. Albo dobra, raz, dwa. Lift. Jeszcze bariera językowa? Ale by było gniazdo grubo. Nie, no to są inne czasy. Zawsze problem umów było, wiesz, jakby kto jest poświadczycielem, nie? Stąd te właśnie przybijanie pieczęci i tak dalej, to było jakby, To wiesz co, dzisiaj rano szukałem z moją babcią oryginału zaświadczenia i oświadczeń świadków z 1946 roku, mhm. z Kresów, tak. Że no tam zabrali im ziemię, nie? Tak. To dużo ziemi, kawał lasu i dwie wille. O, się. Bo pismo w ogóle... No. Przepraszam, nie wiedziałem, z kim gadamy. Tutaj. Z kułakiem jebany. Ale dlaczego to się stało? Zapraszam no bo panów. I to... Moja babcia dostała pismo, że tutaj w archiwum się znalazło. Może nie mów dokładnie gdzie, bo wiesz jak jest. Znaleźli pismo, podanie o jakieś tam, nie wiem, oddawanie pieniędzy za te rzeczy wszystkie zabrane. I że oni mają kopię tych zeznań z 1946, mają kopię tego aktu, ale potrzebują oryginału. Tak. No, kurwa, z 1946, 84 lata temu. No, jeszcze tak to działa. Wiesz, no gdzieś to się znajdzie, miejmy nadzieję, ale najlepiej jeszcze tam dalej jest napisane, że w przypadku nieznalezienia czegoś takiego wystarczy... jakby dwóch świadków, którzy byli wtedy w 1946 i widzieli, jak to zabierają. No, takie, kurwa, jakoś no, trzeba jak to potwierdzić, ale jak to znaleźć. To chyba łatwiej rzeczywiście. Ale wiesz co, trochę lipa, no bo jakby oni mieli ten, i tam jest napisane w ogóle, że oni mieli ten oryginał, zrobili jego kserokopię i oddali go jej. I to jest dosłownie w tekście. Po czym jest napisane, aby udowodnić, że te kserokopie są prawdziwe, to proszę nam dostarczyć oryginał. Tak. No, no ale halo. No i gdzie jest, i ja się pytam, gdzie jest ten kijek? No, kurwa, jakby na spotkaniu twojej babci, w której wydziedziczano ją pod bronią, był notariusz, siedział w rogu i miał kij. I miał kij. Nice. I tylko się dołożyłby. Kurde, przyciskając łzy twojej babci do pergaminu. Jej taty. Przepraszam, no tak, no coś czuję, że nie zabrałeś 9-letniej dziewczynce. Roczne. Dawaj willę. Pochuj ci te willę. Miała 9 lat, jak się sprowadziła już do miasta Szprał City. A propos Szprał. A propos Szprał, pokażę ci, co znalazłem w Szprał. No. Wczoraj, uwaga. Yo. It's a very recognizable character. Piwsko. O kurwa, zobacz co to jest. Oh my god. To jest piwo. Falubazu.
Widziałeś? A pole, pokaż tą kurwa myszkę Miki, bo holy shit. Tylko, że zaraz tutaj dostaniemy. Ja wczoraj pytałem. Nie, to jest w ogóle grubsza akcja, bo kibice Falubazu, dobrze pamiętam, myszy, nie? No. Oni aż są. Oni byli w sporze sądowym z kurwa Disney Corporation o to, czy mogą użyć. No właśnie, pytałem się wczoraj, jak to kupowałem. Trzeba przyznać, że on mega wygląda jak ja bardzo robociarski. Mysz. Byłem kiedyś na meczu Falubazu. Także. Ale no, no miałem szalik Falubazu nawet. O kurwa. Ej, zaraz, no to teraz jest... masz piwko Falubazu, które się nazywa Piwko. Piwko. Niajsty. Nie, no fajnie, ale... że fajnie, że mają chłopaki. Ale to jest drużyna piłki nożnej, a nie... Nie, żużlowa. Żużlowa, no żużlowa, żużlowa, nie. Aha, i byliście na... Stilon Gorzów jest... a nie, czekaj, bo Falubas jest Zielona Góra? Nie, tak, zawsze... tak. No, przy... O, spokojnie, wiesz. Jo. Mordo. Chwila. Nie. No ale trochę przerażające. Wiecie, ja widziałem też taką myszkę Michi, kurwa, z takimi zębami jeszcze dorysowanymi, nie? Jest taki wariant tego gdzieś po internecie krąży. No ale to jak oni to rozegrali w końcu? Bo ja pytałem wczoraj w nocnym, to mi nikt nie potrafił powiedzieć. Stary, to jest kwestia, którą musimy teraz rozsądzić, ponieważ krążymy wokół tematu, a prawda jest taka, że jesteśmy w podobnej sytuacji jak kibole Falubazu. O. To nie pierwszy raz, jak mówię to zdanie, bo jesteśmy w jawnym konflikcie, który już niedługo trzeba będzie rozwiązać. Kurwa. Ja tu będę dzwonił do radczyni prawnej. Fucking travesty. Jebane kurwy Marvele. Tak. Nas oszukali. Zabrali nam pomysł przecież. Dosłownie. Okradli nas. Bo ten film akurat widziałem w kinie, powiem ci. Tak. Mowa oczywiście o liście Schindlera. Tak. Mówię o ten pomysł, co tam był realizowany. Mówię o ratowaniu, żeby nie było. Jesus. Myśmy mieli, bo słuchaj, jak była taka akcja, nie byłoby dobrze uratować trochę część tych osób? No oczywiście, że było dobrze. No to teraz pomysł. Gdzie moje drzewa? Wjad Waszeń, kurwa. Gdzie moje tytuł sprawiedliwego? Nie no, ja jestem oburzony, bo jak ja to widziałem w kinie, nie. To aż krzyknąłem trochę i chciałem wyjść. Mówię, no nie będę dalej oglądał, bo ja wiem, co tam się stanie. Ja wiem wszystko o Astro Dreamingu. Tak. Fucking kurwa Doctor Strange in Multiverse of Madness. I to jeszcze taki bulasty film, kurwa jebana. Jeszcze jakby wiesz, jakbym włączył i wiesz, film jeszcze dobry. Mówię, dobry. Przynajmniej złodziej, ale dobry. A to śmieć. No tak. To jest tak żenujące, no. Dla przypomnienia, nie jest szybki crash course, kurwa, co się działo. Z Doktoru Strange'u? Pierwszy. Myśmy wymyślili, odkryli. Tak. Sytuację, w której po prostu sny oznaczają intruzję. Tak. W dobrym i złym tego słowa znaczeniu, z innego wszechświata. Hashtag sny dzieją się w równoległych wszechświatach. Hell yeah, który dzieci podają same, biegają cały kurwa, czas. Po ulicach Kandaharu jak kurwa z latawca. No, hashtag pracę. Dreams happen in a parallel universe. Eat. You're it. Yep, let's go. I teraz tak. Number 2. Ktoś wyraźnie tego posłuchał. Tak. Na linii z samym Raimi. No nie dziwię się, bo byłem tam ja, był tam pan Cox, byłeś tam ty, był tam pan Darek, była tam gwiazda, stadionowa gwiazda. Stadionowa gwiazda stand-upu. Pan Dariusz Gadowski. Który, bądźmy szczerzy, ma masę zalet, ale dyskrecja nie jest jedną z nich. Spora szansa, że on... Jezu, jego luźne usta zatopiło wiele statków. W czasie wysiłku wojennego. To ja bym go zamurował gdzieś, kurwa. To. Ty słyszałeś, no. Nie, no nie wiem, możliwe, że to po tej nitce tam dotarło. A niestety Darek jest teraz na zakupach przeciwświątecznych. Dzwoniliśmy do niego. Nie, ale zaraz, sekundę. Napisał do ciebie? Wysyła wiadomość do nas. Och. Jakie to jest niesamowite, bo ja nic nie pisałem, bo on... On mówi tak, ponieważ dostał proste zadanie. Jest też ekspertem w sprawie tego, jak właściwie no, tych alternatywnych wersji nas, czyli multiversum. I spytałem go, co się stało od czasu nagrania i jakie miał właśnie, jakie miał przypadki Astro Dreamingu. No i mamy odpowiedź. Moje sny nie nadają się do publikacji. Nie ze względów moralnych czy zakazanych nudnym polskim prawem. Po prostu stały się zwyczajne. Zdarza mi się we śnie bywać nad morzem, ale jest to polskie morze i to w czerwcu. Na piachu zimno, a w wodzie tylko morsy. Mogą być gdzie chcę, jestem w Polsce. No to jest smutne. Co to za sny? W weekend mam najlepsze sny, ale żadnych nie pamiętam. Jednak to może i dobrze, bo te są akurat nielegalne.
Ostatnio przemierzałem galaktykę, by skończyć sen w Koszalińskim Parku. Zaczynam dobrze, ale kończę kiepsko. Dziękuję za pamięć i zaproszenie. No i co? Pięknie. Następnym razem. Pięknie. No następnym razem. No pan Darek wyjątkowo 23 grudnia o dziwo poszedł na zakupy prezentowe. To zawsze dobry znak. Na ostatnią chwilę. Że o wszystkich pomyślał. Ale... No i co? Ktoś posłuchał i zauważył tak, yo, mamy tutaj Stinkera, kurwa. Trzymają nas od dłuższego czasu. Musimy jakoś powiązać gówniany serial WandaVision, kurwa, z resztą tego śmieciowiska. Sam Raimi się zorientował, że może jeszcze wyciągnąć kilka dublonów. Nie zrobi tak, o, kamerą, tak. Ale nie mieli nic w ogóle, jeśli chodzi o wehikuł fabularny. I mamy ten doskonały, jakby cały wspaniały... Po drodze oczywiście wypadł, buch, rozbił się, jak ten kieliszek dzisiaj, kurwa, jakbyśmy w fali. Stary, zanim przyszedłeś, tak. Wow, pani upadł kieliszek i ten kurwa, ten kieliszek mógł zabić trójkę dzieci, nie, tak koziołkując, bo tak i za czwartym razem się... Bez kitu, no, ale zrobił tak, o, ding, i tak głośno, tak ding, 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 i tak do rytmu jeszcze, nie? Ja od razu powiedziałem, kurwa, jakby zrobili z tego kieliszka małą madzie, to byśmy nie mieli całej tej sprawy wtedy, było znacznie łatwiej, bo przy trzecim na pewno by złapało. Dobrze, że mnie tata uczył. Uf. Jak łapać in the mitten. No i co? I potem w tym filmie jest dosłownie verbatim powiedziane, że sny to tak naprawdę życia z alternatywnych wszechświatów. Tak. Ja myślę, the fuck is this bitch? Ah, shit. The fuck you just said to me, you little bitch? Ja to robię. Normalnie się czułem jak ten, wie. Okej. Okay. Czułem jak Michael Jordan. Okej, okay. Now you made it personal. Tak miałem do tej... Ale autentycznie byłem wkurwiony. Ja byłem zdziwiony, bo ja słyszałem wcześniej, chyba Kasper mi mówił, że ej, zajebali nasz pomysł. Ja pierdolę, co dobra, tam. Wiadomość przed filmem Marvela. Tam jest nasz pomysł. Co? Ja myślałem, że to będzie, nie wiem, fragment tego czy coś. Nie, to jest cały cała film fabuła, od początku do końca. Tak. To jest dosłownie ekranizacja praktycznie tamtego odcinka podcastu, więc ja też byłem w szoku. Dziwię się, że nie nazwali tego Doctor Strange Astro Dreamer. I byłoby lepszy trochę niż ten Multiverse of Madness, bo ja się spodziewałem czegoś zupełnie innego po tym. To nie było tak, że tam się zmienił reżyser też w pewnym momencie? To nie miało być bardziej horrorish, a wyszło nie, no, Sam Raimi-sz? No właśnie nie, Sam Raimi był od początku tam przyklejony, tylko jakby on chyba też już... Kiedy on nakręcił dobry film ostatnio? Nie wiem. Kawałek czasu minęło, no ja wiem, że on ma fanboyów takich, którzy... Tutaj znaczy tam widać było, że on się bawił tym. No, tam on robi to samo znowu. No to oczywiście, że tak. I tam był kilka śmiesznych scen, które wynikają, tak patrzę, co ja oglądam, kurwa, właściwie, ale cała reszta tak właśnie bez polotu. No, jest multiversum tak. I jesteś w dwóch miejscach. To raz. No jedyna ciekawa rzecz to jest to, i kurde, mam nadzieję, że nie mylę tego teraz z Everything Everywhere All at Once. Jak Doctor Strange skacze na dildo takie wielkie. To tak, to było w tym. To w multiverse. Nie. Zyskać moc. Nope. Nie? To w tym drugim filmie, ale nie, bo jest ta scena, jak się przenoszą przez te wszystkie wszechświaty właśnie. Da. No i teraz nie pamiętam, w którym jest lepiej ta scena pokazana, że, bo są tam jakieś ciekawe wszechświaty też. I zastanawiam się, czy w Doctor, bo w Everything Everywhere All at the Same Time, da. All at Once Happening. Wszystko na, da na ja, raz. Da? No to tam są różne bardzo ciekawe rzeczy. Mój ulubiony da. To ten z hotdogami. Hotdogami. Natomiast tam no nie, właśnie, chyba się przenoszą przez jakiś kreskówkowy świat, tam jest coś takiego. No ale jest buła straszna. No. Nic, to jest Space Jam 2. Tak. Trochu tak. Space Jam 2. Pamiętasz ja to? Dalej nie widziałem Space Jam 2, bo mi tak zareklamowaliście źle ten film. Ale to ja się zastanawiam, jaką... Bo to trzeba też bombę dobrać, nie? Musisz mieć odpowiednią bombę, żeby nie zepsuć się humoru, bo to jest wysysacz humoru ten film. Jest autentycznie no. Bolesny. Jaki on jest brakiem jakiejkolwiek, no nie wiem, polotu i jakiegoś siedzisz, tylko Boże, to jest by the numbers. Jeszcze nawet przecież on sprawia, że LeBron James tam wygląda
na, jakby był więziony. Not a king anymore. No. Nie, no, w Space Jam 2 było najdziwniejsze to, że w filmie dla dzieci, tak jak jest publiczność, która ogląda ten mecz. Jezu. W pierwszej części z Michaelem Jordanem, z prawdziwym najlepszym koszykarzem na świecie, są inne jakieś postaci, mniej znane można powiedzieć, które nie grają, po prostu nie są w Toon Squad. No. A w Space Jam 2 na publiczności jest na przykład ekipa z Mechanicznej Pomarańczy. Tak. A, no tak. Ale tak, nie, gwałcicieli. Jest... Wszystkie... Z Gry o Tron są postaci, jest chyba Conjuring czy coś takiego. Więc dzieci na pewno tak. Świetnie się na tym bawiły, poznawały te postaci. Babadook tam jest. Tak, chodzi Babadook. Czyli wszystkie te... I mówi sam, pójdź sam szłem po na babę. Pójdź na babę. Ale... Nie, no bo to już, wiesz, bo tam jest Malignant... WB Wars. No tak, a no... czy Malignant to też jest część WB Warner Brothers. Że jest typiara, która siedzi tyłem i tam jakiś kurwa retardo. Widziałeś Malignant? Mr. Cox? Nie chyba. No ty masz, kurwa, dopiero masz seans przed sobą Malignanta. Malignant, o tym, jak typiara uderza głową w A przepraszam, głowy. Wiem, widziałem to, tak. Na ty zamówię. Ja cały James czas Wen. Się zastanawiałem, czy on jest taki dobry, czy on jest taki zły, ale bawiłem się świetnie na nim. No tam jest kilka scen wyjątkowych. Tam jak typiara jest przywiązana tam krzyżem na strychu i wypierdala i przebija dwa piętra. I kurwa, jak w Jackassie, kurwa. I czarny typ wybiega szybko. I've seen too many dead bodies to see that. Przepraszam za akcent, ale tak ten typ mówi w tym odcinku Jackassy. No ale wracając do Doktora Strange, no to jakby no, tam jest za mało właśnie zabawy tym skakaniem po tych multiversach. Tam jest kurwa... I w ogóle tym astrodreamingiem. Jakby no dobra, co? Do czego on używa astrodreamingu? Do tego, żeby obudzić zmarłego Doktora Strange'a? To jest jedyny fragment, który mi się podobał, że on jest tak naprawdę na sam koniec trupem, który jest ożywiony za pomocą mrocznych sił. Co mnie trochę jakby... To jest kurwa o jakimś czarnoksiężniku i do tej pory to był tak konserwatywny film, że się tak... Aha. A jakby nikt nie robi, wiesz, magicznej waginy, kurwa, nikt nie zamienia się w erotycznego wilkołaka. Ja wiem, że to jest Marvel, ale wiesz... No czemu nie jestem rybą? No to jest pierwsze pytanie. Why not a fish? Jakbyś mógł, nie? No, oni zawsze mają takie, wiesz, tego. I przyznam, że... Czemu nie astrodreamują się do wszechświata, w którym Doktor Strange jest rybą? Tak, na przykład, na chwilę. No jakby wiesz, Spider-Verse nam pokazał, że... Fisher Supreme. No whatever, no ale... Na tym etapie, wiesz, ja byłem grubo rozczarowany po prostu tym, że też, wiesz, fabularnie to jest, musisz na przykład coś, ja byłem jedną postać zainwestowany, tego kurwa Minotaura, co on się chciał magii nauczyć. Kojarzycie? Tam była postać typa, co był Minotaurem, nie? To ja myślę, to jest jakaś, czemu w ogóle się o nim dowiadujemy? On tam ćwiczy magii. W ich klasztorze, tak? Tak, on kurwa, on ma raci i te kopyta, jak on chce czarować? Kurwa. No bo oni czaruje się przecież robiąc tylko kółko w powietrzu. I no tak, bliżej jest perfect circle, na palce też takie kraba, nie? On nie może nimi ruszyć. No tak, no więc... Też all is well. No dobra, to ale no nie wiem, no jakby wiesz, zabrakło mi takiego, no, jakim cudem my spotykając się na wrocławskim rynku w pokoju z Karocą byliśmy w stanie wpaść na astroalimenty, a tam kurwa najlepsze co Not mogli even wymyślić. Najlepsze co mogli wymyślić to jest astroożywianie trupów. Najbardziej bym powiedział progresywnym i otwartym pomysłem było to, że bohaterka ma dwie mamy i... I ja byłem w ogóle na seansie, gdzie typ mówi, no nieźle. Jebany, kurwa, był rzucający czary byk. I on, dwie kobiety kochające się, mają córkę. Fucking, I mean, wow. Normalnie uniósł się jebany, uniósł się kurwa w kinie. Pierwszy raz to widziałem. Słyszę, jak siedzę, kurwa, patrzę, cieknie dupa pęknięta była. Jop. There it is. No whatever, niech ma. No, ma. Lepsze dwie przynajmniej reakcja. Lepsze te dwie mamy niż dwie te randomowe typiary całujące się w tle w ogóle. Tak.
bo tutaj przynajmniej ciężej je wyciąć. W Gwiezdnych Wojnach. W Gwiezdnych Wojnach, tak. Nie, nie, tam było jeszcze mniej, mało osób wierzy. Ale ciekawe, jak to w Chinach wyglądało w takim razie. Kontynentalnym Tajwanie. Nie było tej sceny. Ona nie ma mamy. W Gwiezdnych Wojnach chyba nie. Nie, było. Nie, w Gwiezdnych Wojnach na bank tak, nie. No to tutaj w tym filmie było tak, że ona... Medal się... Chewiego zasłania je w chińskiej wersji. Tak, dęgują przed kamerą. Go dostał i tak... I nie ma ich. Nie, no tutaj... Ale tutaj jak je wyciąć? No po prostu chyba no nie ma tej sceny, nie, że tej ona... Tej postaci nie ma, ona się Ameryka nazywa, stary. Ameryka Chavez. Tak, więc on nie, no nie ma opcji. Nie słyszałeś, co Nancy Pelosi nam zrobiła? Soon nie, to by, be nie a majority in the United States. Nie, oni po prostu zamiast niej postawili postać, która się nazywa Mulan Again. This time right. Wiesz, jak nie, jest. Ja nie wiem, jakieś takie nienatchnione to jest. Kurwa, znaczy, ja mam człowieku, ja mam, ale teraz jest pytanie przede wszystkim, dobra, jakie my mamy... Oczekiwania? Nie, no jakie mamy roszczenie do nich, bo moim zdaniem, kurwa, to jest legal action musimy podnieść. Grube legal action. No i jest taki problem, że właśnie nie utrzymali poziomu, bo gdyby... To jest mój pierwszy zarzut. Tak. First of all, bitch. I potem się zaczyna, you suck. Drugie. No tak, to jest praktycznie jakości fanfiction, nie? No. Nie, no, ale wiesz, jeszcze... Obniżają poziom ja i szkodzą naszej marce. Nędzne popłuczyny po odcinku Astro Dreamers. Oh man, oh. Ale ja się właśnie z poprzednich zarzutów oraz kurwa długoletniej historii, jaką ma Marvel w okradaniu twórców, bo tak. Bądźmy szczerzy, myślę, że no, nie zapatruję się za dobrze na to i uważam, że amerykański system wobec naszej sprawy jest legal blind. Więc... A przepraszam, ja mam pytanie, czy... Chciałem, że docenisz, bo to mam specjalnie, bo to ty mi pokazałeś nagranie. I'm legal blind, you see. No, bardzo deep cut. No to cute dance. W sądzie Falubas kontra Disney. No. Kibice Falubasu kontra Disney. Kto kogo pozwał? Bo może to kibice Falubazy powiedzieli, chwila, my wymyśliliśmy myszkę Miki, a wy teraz zrobiliście serial. No. Dokładnie, tak. No a kiedy był Falubaz założony? 26? Coś takiego? Nie? Na ziemiach odzyskanych. 1826. Związek kibiców Falubazu wtedy powstał. To jest pierwsza patriotyczna organizacja na tych ziemiach w ogóle. Mało znany fakt. Steamboat Willie to nie jest pierwsze pojawienie się myszki Miki. Nie, No, nie, Speedway Willie to jest pierwsze pojawienie się myszki. Nie, pierwsze to było... Speedway Willie. Nie, pierwszy raz się pojawiły chyba wizerunki myszki Miki. Jeśli bym państwo nie myli, to jak właśnie kibice Stilonu przez przypadek flagę właśnie. Nie, bo tak chyba było, czekaj, nie. Bo był taki, tak, to jest jedna ze słynniejszych kibicowskich akcji, jaką widziałem i kurwa tuszę, bo wniesie tak zwaną sektorówę właśnie, chyba falubaziaki na... Poczekaj, bo Stilon i Falubas, tak? Nie, kto jest przeciwny? Ja wiem tylko, że... A kto jest, jak jest drużyna z Zielonej? Z Zielonej Góry jest Falubas. Falubas, dobra. A z Gorzowa drużyna żużlowa? Gorzów. Kurwa. Stal Gorzów Wielkopolski. Stal, dobra, kibice Stali. Sorry, jak jesteście w ogóle, wiecie, to wow. No, dzięki w ogóle, że słuchacie, bo myślałem, że nie jesteście w stanie kurwa kliknąć czegokolwiek. Nie, nie, bardzo miło. I Speedway jest spoko. To jest prawdziwy... Polski pracujący sport, ale na Stali, wiesz, było tak, że wniesie sektorówkę, czyli taki wielki ten, wielką taką flagę, taką rozkładaną, co się, wiesz, i wtedy się pod nią skacze. Tak. I ona tak powiewa wtedy efektownie. Tak. I to wnieśli flagę Falubazu, nie? I kibice Stali rozwiesili, bo nie patrzysz na to, co ci podają, nie? I wszyscy brawo, dopiero ktoś się zorientował, ściągacz to, kurwa. Ale... I tam każdy kosę z tego i spod tej flagi. Shank that motherfucker!
Ja myślę, że jest, kwestia jest taka, ja jestem w stanie, mam w ogóle namiar na dość dobrego eksperta do praw autorskich. No. I oczywiście to może być takie trochę, wiesz, jak się to nazywa po amerykańsku? Mischievous litigation, uh-huh. I don't declare. Że wiesz, takie to, co oni tam pozywają, bo kurwa, o, przepraszam, że wiesz, że okna na śmietnik wychodzą, kurde, w domu wczasowym i tak dalej. No. Wiecie, no te wszystkie takie trochę przesadne pozywanie, jakie jest w tak. Stanach Zjednoczonych. I to trochę spełnia. Myślisz, tego. Że to byłoby przesadne nie. Pozywanie? Absolutnie nie. My chcemy dola doł. Gorzej jak się okaże... Walt Disney Corporation. O, fajnie jakby tak. Oni mówią, no dobra, dajemy wam połowę zysku, a mamy, wow, super, $20. Ten film przeniósł straty, więc widzicie nam siano. Okej, okay, guys. Kupiliśmy się... Pay up. Kupiliśmy się w przynoszący straty ten film. Marvela, teraz, jedyny. Teraz... Jedyny zresztą. Już nawet no, gorzej niż Ant-Man. Nie, Bobby, Czapek? Karczapek? Czapek jest teraz tym CEO? Bob Czapek? Bob Kostas? Kurwa, jak chodzi, bo tam się co chwilę ktoś nie, zmienia, Bobby ale oni Feige. Teraz... Bo, nie, Kevin Feige? Kevin Feige, nie, no ale właśnie ten... chyba Czapek się nazywa, okay. Siedzi naprzeciwko Kevina Feige i mówi I wanna know! I wanna know! Kto jest odpowiedzialny za flop Doktoru Strange'u Multiverse of Madness? I on, ja tam, let me play you some. On puszcza slajd. I tam nasze zdjęcie. Super. I oczywiście pewnie z New York, New Year's Extravaganza najpewniej. Nasze zdjęcie. Mam dwa pytania. Pierwsze. Czy są obecnie w zakładzie zamkniętym? Nie. Dobra. To i... Szykuj helikopter. Kiedy może? Wheels up in five. Lecimy na lokację. Kurwa, nie. On zarobił dużo pieniędzy. To był w ogóle drugi najpopularniejszy film w Polsce. Jezu, weźcie, dajcie spokój po prostu. 200 milionów budżet, miliard dolarów tak, zarobił. Tak, on nastukał. Pamiętacie, jak pierwszy film zarobił miliard dolarów i kiedy było halo, a teraz to jest takie, że... No, inflacja też. Ona jest dużo. No. Czyli co, to oni tak naprawdę zamiast miliarda zarobili 800 milionów. No, tak, do 20. Czego równasz, nie? Jakby do złotego standardu, nie wiem, no. Zarobili, kurwa, i są do przodu, w chuj. Jak to powiedział mój dobry kolega na temat kariery pana Narcina Najmana, on chyba nie wie, czy on robi dobrze, czy źle, wie, że zarabia. Wstydu tam nie. It is what it is. On się przebił przez barierę wstydu, tak jak masz... Słyszysz, jak wiesz, jak były podróże, nie? I tam przebijamy barierę 100 kilometrów, przebijamy barierę dźwięku, tą barierę wstydu kolejną. Przebija. I don't care about anything in the world. Tacy ludzie też są potrzebni, żebyśmy my się czuli lepiej. No, nie wiem, smutne w chuj wam powiem. Smutny był ten film też ze względu na to, że mi się podobała WandaVision ogólnie. Samym początku. Ta zabawa tą stylową była spoko. No. Ale ja do końca, jakby ja nie rozumiem story arku tej Wandy. I ona jest taką fuck you. A ona chyba czapę dostaje na końcu, znaczy sama się zabija. Tak, ona tam sama dostaje czapę, ale ten sam to, że ona jest tam chodzi po tym swoim White Orchard i... Eurotrash accent. Jakby trochę mi to nie pasuje z tym, jak się kończy WandaVision. Wydawało mi się, że na koniec WandaVision ona jakby zdaje sobie sprawę z tego, że jakby było trochę słabo i nagle po czym wracamy do niej i ona, a nie, jednak jestem, chyba będę zła do końca życia. Also jestem pierdolnięta, bo uroiłam sobie dwójkę dzieci i teraz będę. Ja. Zamiast jak po prostu sobie uroić ciążę, tak jak typiary sobie urajają, to ona wzięła od razu gotowe dzieciaki. Ten segment był sponsorowany przez nieodpowiednią wiedzę medyczną. Nie no, ona była też w ciąży, potem urodziła szybko te dzieci, nice. Ale chciałem też zaznaczyć, że jakby kurwa, ja nie rozumiem chemii w ogóle tam, bo te dzieci były od razu duże. Ona jakby się nawet z nimi nie miała okazji, wydaje mi się, tutaj zaznajomić za bardzo. Właśnie ciekawa sprawa, ale powiem wam tak, ja jestem daleki od poglądów Konfederacji, ale typiary za 500 plus dużo robią, jak widać. Jedna ze z czarami dwa dzieciory zrobiła tylko po to, żeby 1000 złotych. Ukryte znaczenie.
Kurczę, jeszcze nikt nie było odwagi tego powiedzieć po prostu. No, więc to było, no nie wiem, cały jej wątek był trochę słaby i to, że ona właściwie, ona była, ona napędzała fabułę tego filmu, tak? Bo Ameryka Chavez się tam po prostu znajduje i ona ma tą... Jak wiemy, nie ma rodziców wersji tej, której oglądaliśmy. Po prostu wyskakuje z ekranu. To jest, ona jest, aha, dobra, bo ona rozumiem była... jakby dlaczego ona też tam jest, bo jest, też się pojawiła. Została jakby, she was wheeled into existence. Tak, tak. Tak ona jak jest... te dzieci Wandy. To wszystko jest, na samym końcu jest Icerus i Wanda śpi pod jabłonią. Tak się kończy. Ale nie lepiej, nie mogli tego zrobić. A co się dzieje no, na końcu? Ale film o Astro Dreamingu właśnie tak powinien się kończyć. Tak. No tak. Ale, taki, ale właśnie, bo to jest jedyna możliwość, prawdziwy film o Astro Dreamingu, który możemy zaraz tutaj ułożyć scenariusz na bieżąco, bo na pewno świetnie to wyjdzie. W ogóle nie będzie, kurwa, naściemniarny, ale pomyśl, że na pewno finał tego filmu to będzie, człowiek się budzi i myśli, że to jest wyświechtany chwyt fabularny, który był wykorzystywany po wielokroć. To był tylko sen. Tak. Podczas gdy ten człowiek nie jest w stanie żyć dalej ze świadomością, że jest świat, w którym ten sen był rzeczywistością. Tak. Rozumiesz to? To jest przesłanie Astro Dreamingu. I to jest, to jest w ogóle jakby... To jest dopiero, to jest film. Tak. Ten film się zaczyna w momencie, kiedy ta osoba tak, się budzi. Ale nie musisz go nawet oglądać. Potrzebujemy dobrego aktora, jakiegoś minimum basiury. Ja nie wiem, bo w tobie gastronomii się napierdala. Teraz to ja nie wiem. Nie, czy to... No mówimy mu, że to był sen o Jezusie i przyjdzie normalnie. Tak, o. Ale wiesz, żeby w oczach tego człowieka, czy to kobieta, czy mężczyzna, po prostu to tak przerażenie, jest... jak o tak. Nie, to wszystko, co do tej pory zdawało mi się. I wtedy, wiesz, przegląd tego, że te wszystkie sny, które do tej pory męczyły ją nocami, to jest rzeczywistość. I żyj teraz z tą świadomością i zaśnij następny raz, oddaj się we władanie snu. Nie? Tylko w oczach to widzisz. To jest finalna scena. A wcześniej jest, wiesz, no najpierw ktoś gdzieś na przykład idzie gdzieś i, no i tam się kupuje bułkę, na przykład z makiem. I tam się film dzieje. A budzi się w świecie, w którym nie ma maku. Nie, bo wiesz, że to jest... Bo słyszałeś o tej akcji, że w jednej krakowskiej chyba piekarni przez przypadek z opiatowym zajebali. O! I wiesz, babuszki tam. Nie, no to tyle maku. Naprawdę, była taka akcja. No ale co, z takiej ilości maku? No, to nie są żarty, nie? Jak on jest dość srogo opiatowy, no to tak? Nie jest tak, że się tam wywalasz, ale jesteś do Kejhola trafiły. No. Babcia wychodzi przez 20 minut z tej. Ricardo Villalobos od 15 lat tak tłumaczy swój stan. Nie, to tylko była mała. It's just some poppy, man. Just some poppy. Ten to wygląda jak dosłownie. On na jednym zdjęciu pamiętam, że wyglądał dokładnie jak ten, jak Kronos zjadający swoje dzieci. Tak. Damn. Ale niestety gra zajebiste po 5 godzin, niech kurde więcej tak, tego, tak. Proszę bardzo. Nie no, jego tak. Tragedia to nasze jest... to nasze szczęście tak naprawdę. Nie, ale wiesz, no człowiek, który... No słuchaj, to był dobry film, po prostu zwykły chłop, nie? Idzie gdzieś do roboty, załóżmy, i kupuje taką bułkę. I wiesz, wsiada do autobusu, zjada bułkę i tak właśnie zaczyna mu trochę głowa lecieć. O, ale się budzi, nie? Mhm. My oczywiście wiemy, że to się już dzieje we śnie. On go obudzono już we śnie, a dokładnie to obudzono kogoś innego. Czyli jest teraz rzeczywistość snu i wysiada tak. Z tego autobusu i się dzieją jakieś dziwne rzeczy, nie? No kurwa... Rodzina zakłada. Nie, może już miała, ale na przykład... O, mam tu coś takiego. No, WandaVision nie miała. Ja też trochę nie kumam tego, że ona się... Że jakby cały clue to jest to, że ona się próbuje przenieść do wszechświata, w której jej dzieci jeszcze żyją. Tak. Jeszcze Fisz, żyją. You've never had żyją. Kids. No właśnie. I to jest jeszcze to założenie. No dobra, okej, jest nieskończona ilość wszechświatów, więc w którymś ze wszechświatów. Ona ma dzieci. Ona ma dzieci i one są genetycznie identyczne jak te jej wymyślone dzieci. To jest, ja bym nie dość powiedział, że to jest zaprzepaszczenie i zaprzeczenie idei Astro Dreamingu. To są odwrotne astroalimenty. To dokładnie. To typiara się sama zgłasza do opieki nad dziećmi, jak debilka jebana. Zamiast wykorzystać w słusznym celu, czyli po to, żeby uciec odpowiedzialności za dzieci, ona skakuje na ty. Kompletne niezrozumienie tematu. To jeszcze to dodaj do listy zarzutów. I tak, ja właśnie, co wy tu promujecie za kurwa szkodliwe? Heretyczne jakieś idea.
Żeby... Co na to Astrojciec? A Astrojciec to był... I hope this dream never ends! Bitch fucking took the care of it! Ta, Vision tam siedzi. Vision siedzi z browarem takim, wiesz. Pije olej silnikowy. Załatwione. A Vision w ogóle był w tym filmie? Nie, nie było. Vision to jest White Vision. Teraz to jest White Vision. White Vision? Ostatni raz był w Wandzie Vision. Aha, był jako człowiek, nie? Nie, jako White Vision. White Vision? To jest jakaś przeciwność Black Adama? Yep. Black Adam i White Vision. I don't know. So it's kind of gay. What do you mean, man? Like, Nie oglądałem WandaVision, niestety. Nie mam Disney Plus. Aha, okej, okay, nie widziałeś WandaVision. No to... No kurwa, stary, jak będzie litigation, to my wszyscy musimy odinstalować, bo... Co, nie WandaVision? Nie, Disney. Jak się wytłumaczysz? I przecież pierwsze co kolo wyjdzie, wiesz, na sali sądowej gdzieś tam, to powie Exhibit One. I będzie, wiesz, screen twojego kompa i tam w rogu emule, Disney Plus. Berszare. Spotkałem w ogóle i pozdrowienia ziomuś, tego typa, co się ukrywa pod pseudonimem Berszer. O, Berszer dokładnie. I ma w, Berszer, ma w tym, w awatarze? W awatarze tego niedźwiadka z tego. Ja mówię, ja pierdolę, jak mnie to zawiozło po prostu do świata, gdzie klikałeś, Boże, żeby to nie było 4,5 porn. Sekundy pornucha. Po co mi to kurwa na dysku? Ja to chcę, naprawdę to jest ten łot, bo ja chcę sobie posłuchać Crystal Castles, kurwa, a nie jak tam tryska, kurwa, coś na ryby. Wiesz, kompilacja camshotów. Why would I want to see that fucking creepy shit? Co to składa, kurwa? Jaki madman. To żebyś nadrobił, bo nigdy nie, no, nigdy nie widziałeś. Teraz tak... Jerry w tym odcinku. Kurde, oglądam tą pornografię już od 10 lat. Nigdy nie widziałem filmu do końca. Co się dzieje na końcu? I tutaj boom, kompilacja. 2 godziny. All your favorite movies, kurwa. Wszystkie zakończenia, boom. Ale to muszą typu ogólnie... Spoiler compilation. Tak, I zaczynasz oglądać i mówisz... Spoiler ready, pan. To do tego prowadzi? Nie, nie. Ostatni raz tak robię. Nie, nie. To, nie, to typy, co to oglądałem, to oni tak... Okej. That's the stuff. To, co mi się podobało, i to, czego mnie... Ale ogólnie? Tak. Czy w tym filmie? Nie, w tym filmie. Jebany dalej, nie chcę kurwa odejść, jak Sam Raimi. No nie, 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 nie. Nie, bo ogólnie to co? Fajnie było, fajnie, że pokazali Illuminati w wersji. Tak. Łącznie z tym, że pokazali tam... Bo to był ten sam koleś, co grał Black Bolta. Tak, prawda? Inhumans. No, w tym... W serialu, w zastępstwie mutantów. Pamiętacie, jak to była rzecz, że Inhumans mieli zastąpić X-Menów? Ja oglądałem Agents of S.H.I.E.L.D., stary. To 2 sezony na to były poświęcone. No wiem, ale... No, a potem... Skąd człowiek miał czas na to? Ja w ogóle nie jestem w stanie stwierdzić. Czas to chuj. Ale ty, ile ja piłem, żeby to... Ostatnio odgrzebałem kompas chorwackie i tam listę śmierci mam zbackupowaną, ale znalazłem tam też folder 1999 i mówię tak, kurwa, co tam jest? Nie wysłałem nawet Andrzejowi. Musiałem zainstalować kodeki do VLC nowe na tym starym kompie. Odpalam, a tam kurwa wszystkie odcinki Daily Show z tego pierwszego sezonu, jak był Jon Stewart, bo to była bania, że o, a może obejrzę wszystkie kurwa odcinki z 90. Daily Show z 99 roku, bo będę miał na to czas. Tak, i nie dość czas, tylko jeszcze ochotę, wiesz, te referencje, tak się, co? Kto? Co? Bob Dole? What? Monika Lewiński? No. Nie, to chyba, zaraz nie wiem, no Matrix, kurwa, wiesz. O tak, Matrix, 99 to Matrix. No ma, nie, nie, to za dużo, nie, nie. Jak faktycznie, wiesz, no jednak... Kurwa, my tak trochę pomarnowaliśmy czasu przed tym kompem, kurwa, i telewizorem w kuchni, tam takie, kurwa, gówno było obejrzane. No tak, ale... Ale nie, no, jest inna rozmowa, jak dajesz komuś za film 2 godziny czasu, wiesz, to jest z dojazdem, to są 4 godziny w wieku, gdzie my już trochę przeżyliśmy i tak nasz czas, kurwa, się kończy. No ja pierdolę, to nie jest tak, że mamy go więcej.
A te wtedy, że za darmo, kurwa, na popcorn time, I give a fuck, i tak będę siedział. To jest wyraźna różnica. Nie? Teraz to jesteś, się czujesz oszukany, a wtedy tylko tak drobna nieprzyjemność. No tak. No, jeden z wieczoru. I tak bym zmarnował ten czas. A teraz, stary, to był mój jedyny wolny dzień. Tak. Kurwa, następny jest za dwa tygodnie. Tak. Ja poszedłem oglądać, kurwa, Black Adama. I nie wyszedłem w trakcie, bo no i tak się, no dobra, z tym pentagramem nie mieli, ale potem Hipek latał, a już nie się. Tam jak to się kończy? A, tak kończy się, Amanda Waller dzwoni do tego, do Black Adama. W ogóle nie mogę tego przeżyć, że to dzwoni do Black Adama. Hello, Black Adam. Yeah, that's me, Black Adam. Black, you like Black here, talk to me. Black. Yeah. No. To jest ciężka sprawa. Ciekawe, kiedy Rock powie, że w ogóle wali te sterydy. Przydałoby się, jak coś czuje. A po co? On co, chodzi i mówi, be healthy? On tam dużo motywacyjnie działa. Tak? A, to jest ważny element jego, kurwa, bym powiedział, w rzeczywistości. To jest, remember, you can be like me. Nie ma szans, że będę taki, jak to jest niemożliwe. Mr. Rock, I can never be like you. I have no sense of smell. Snap. No bo byłeś w wypadku z maczetą. No tak. Wiesz, jest. Ale The Rock w ogóle chyba będzie szedł w politykę za jakiś czas. A Boże, naprawdę? No on chyba chce zrobić jakiś na początek governor. A co on jest? Aha, bo on jest American Samoa, tak? Tam, A nie, on się w Stanach urodził. Jego ojciec jest Samoańczykiem. Tak? Aha. On jest, przecież pochodzi z wrestler family. Z czego? Family. On z semi wrestler zapaśniczej. Przepraszam, bo ja staram się wprowadzić inne języki. Ustaliśmy, że... Ale dlaczego język, tak, tylko język wroga wprowadzasz ty powoli. A little heaven. Nie, ale on, jego ojciec też był zapaśnikiem. A, okej. Okay. Good for him. A czyli, no nie wiem, nie zajmuję mu to. Słuchajcie, inna sprawa. No. Aha, ty oglądałeś Damera w ogóle? Zacząłem to oglądać, ale nie podobało mi się tak naprawdę. Znaczy, niezły jest ten serial, no, ale trochę... Po trzech odcinkach było ciągle to samo. I tak... On jest z perspektywy różnych postaci, to jest jego tam i najlepszy, ale tam jest jeden, kurwa, saving grace, że ojca Jeffrey'ego gra Richard Jenkins, który przecież gra też ojca Dale'a Dobaka, Mr. Dobaka w filmie Step Brothers. I ja, jak to zobaczyłem, to ja w ogóle, mój kontakt z Damerem jest taki, że ukochana oglądała, a ja sobie tam myłem naczynia, bo jestem, kurwa, teta samcem. I... teta samcem. No, bo lubię myć naczynia, no to jest moja rzecz. I, ale my nikt się i nie nagle zamiast. Słyszę, jak, i on, co oglądasz tam, Damera. Ja mówię, o, Jeffrey Damerze, o tym mordercy. No. I ja mówię, co tu robi, kurwa... Richard Jenkins obsztorcowujący swojego syna, że jest nieudacznikiem. Przecież to jest, kurwa, ja nie byłem w stanie wyrzucić z tego, że to jest, że to się dzieje z tym bratem. Że Jeffrey jest, kurwa, trzecim bratem tam. No, Daddy, on... Listen to me now. Listen me to... I on, to jest świetny aktor w ogóle i autentycznie świetną rolę tam zrobił, ale ja nie byłem w stanie się przestać śmiać, jak on... No, Jeffrey, don't kill those people! This ends now! You are a failure. A failure. Nie mogłem sobie, ktoś niech zrobi crossover między Step Brothers a Damerem, bo to jest idealne przecież. Hello. Juicy as fuck, man. Więc tylko to chciałem powiedzieć. Dobra, jakie są nasze, kończąc temat, jakie są nasze żądania dotyczące... $1 billion. Dolarz. Nie no, ja myślę, że tak, wycofanie przede wszystkim... z platformy streamingowej Disney Plus. Disney Plus tego gniota, tak, jebanego. Oddanie. Ja mogę powiedzieć, że jakby. Wypisanie czeku na 10 tysięcy dolarów, tak. Albo i żeby trzymał swoje ten kowacz, kurwa, geriatryczne ręce od naszej matki. She's a saint! A jak się nie odpierdoli, to mu włożę jeden z tych fałszywych hearing. Fałszywych aparatów słuchowych tak głęboko w dupę, że będzie słyszał, jak jego własne jelito produkuje gówno.
Pozwolę sobie przetłumaczyć na bieżąco. Bo, no, brawo, brawo, brawo. Brawo, kurwa, naprawdę. Umiejętności zaprzęgnięte w szczytnym celu. Nie, no jakby chyba wycofanie tego, natychmiastowe zaprzestanie dystrybucji, zniszczenie wszystkich kubków, kurwa, piórników, chujstwa, co jest poprodukowane ze Stigmarem Strange'em, kurwa. Tak. I danie nam tu, jak siedzimy, i plus Darek Gadowski, który jest teraz w Koszalinie na zakupach, kluczy do następnego filmu Stephen Strange, to znaczy trzeciego filmu, drugiego filmu Stephen Strange, po prostu nie ma Multiversum Madnessu. Aha, okej. Okay. Tak, jest, jest Multiversum Astro Dimingu i tak. Chuj ci na ryj. My zrobimy remake, znaczy tak. Remake, no prawdziwą wersję, bo to był draft jakiś... To jest alternatywna wersja tego prawdziwego po prostu i to się ludziom przyśliło. Taki proof of concept oni zrobili, że oni mogą udźwignąć ciężar tego tematu. Tak, jakiegoś multiversum. No nie? Wyraźnie jakby z wyników finansowych, że ludzie... Koncept się spodobał, film nie. Nie no, koncept się spodobał, słuchaj, koncept się spodobał, bo ludzie już wiedzieli, jakby wiesz, byli z nim zaznajomieni, nie? Jakby... Stary, tam liczby się zgadzały. Oni prawdopodobnie potraktowali audycję Astro Dimes jako takie dosyć ekstensywne badanie fokusowe. To było takie trochę libretto. Libretto to jest ten tekst opery. No wiem. I co, czytasz je na zad, żeby wiedzieć, no, jak nie, coś no, będzie? No tak. Ono opisywało... Spoilujesz sobie operę, wariacie. Wow. Co? No wchodzisz do budynku opery, rozsiadasz się wygodnie. Na ostatnią stronę odwracasz. Yo, Carmen Miera! No. Yo! Ona dostaje czapę nożem na koniec. Wychodzimy. Ona dostaje kamszota na ryj na koniec. Idziemy. I te kompilacje, koniec libret, wszystko tam. Top 100 finałów Verdiego. Yeah! Opera finishers. Oh yeah! Nie, ale co, przepraszam, bo zaczęłam się wyśmiewać, że libretto. Libretto to tekst, nie? Taki. No wiem, no i to był taki, my byliśmy takim, my pomagaliśmy zrozumieć aha. Doktora Strange, bo po co używasz libretto? Nie po to, żeby sobie kurwa spoilować to, tylko po to, żeby wiedzieć, o czym śpiewają. No tak, trochę tak, bo to jest ciężko ich zrozumieć, bo oni po włosku śpiewają często. I jeszcze dromry wyją, kurwa, tak, bez sensu, tak. Zamiast powiedzieć, o co im chodzi. Szybko, no, zwłaszcza jak to jest w tych momentach zagrożenia, jak tam, a idzie tam, o to, 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 to. Słuchaj, płonie, mów teraz, nie ma szansu, mordo, płonie coś. There is a fire. Dobra sobie operę medyczną. That's fucking where? Operę medyczną, gdzie mówimy, o, pan, cztery. Kurwa, stary, jestem onkologa, no mów, kurwa, to nie są dni, miesiąc. Przerzuty. Cztery, trzy, dwa. Stary żart. No to dobra, czyli tak, wypuść, dobra. Uznajmy co, początek tam następnego Stephena Strange'a, no. To jest to, że kolo wsi- idzie po bułkę. Z makiem. Wsiada do samochodu. Wsiada do autobusu. To jest Vision. Tak. No może nie, być Patrick, no, sorry, Bettany. Ale ja Paul Bettany, tak się nazywa ten aktor, tak? Tak. I, no. I teraz moje pytanie. I Paul Bettany, który swoją... Tak, który swoją drogą... Nie, to nie on. To nie on grał w Shape of... Nie, on... Nic nie wiemy, nie, kto, o co ci chodzi. Kto gra stwory w filmach Guillermo del Toro? Ten wysoki Doug coś tam? Tak, Doug Jones. Okej, okay, to jest to nieważne. No ale nie, no to jest, to powinno być o nim. Tak, jak on jest... Chciałem maszyn... połączyć go z tym. Nie, on jedzie do roboty po prostu. I to jest ten. I zjada, jadzie na kleparzu robi, nie? Tak. W Krakowie. Tak. On, po drodze mija Magneto, jak wraca z kuty. Do widzenia, Władysław. Na razie, Stefan. Jest są lata 80. Obaj mają po paszporcie. A potem SBC ich zaszczeliwuje z łuków, kurwa, w lesie. Pod Tomaszowe. Bo to była część filmu. Nie, no ale ja bym chciał, żeby Paul Bettany po prostu próbował... Okej, zostawmy tą WandaVision. Może ona im jest potrzebna w ogóle, ta cała Wanda, do tego, żeby ona szukała tych swoich dzieciorów, mimo że to jest gigantyczny plot hole. Ale to zobaczmy to z jego strony. Jak dokładnie. On próbuje właśnie uniknąć Astra Alimentów, a nie, że my tutaj nagle... Mieć prawdziwego bohatera tej opowieści. Tak, jakieś kurwa wartości stoi przy nich, a nie jakieś kurwa, gówniaki mi się będzie tutaj Tysiaka starać. Się połakomiła przez kurwa, że przebiła, wie,
kilkanaście, dosłownie wypełzła i skręciła głowę, kurwa, Xavierowi, co, wiesz, on patrzył, jak typ przeżył Holokaust, no nie on osobiście, ale jego kolega dobry, i mu głowę mu skręciła, Boltowi, kurwa, łeb wysadziła, tak, dawaj to... tego kafla, bo cię rozpierdolę, kurwa. Jezus Maria. Kobito, uspokój się. Ty idź do świata, gdzie jest 1500, kurwa, dochodu podstawowego i już jesteś do przodu. To było takie laski proste. Nie potrafią liczyć, kurwa. Bitches cannot into mathematics. To było tuż przed tobą. Ty chcesz ten hajs, to ona się, kurwa, wiesz, tu wybycha bodiczkiem, ty piarek, op, ty znikasz. To ja, jo, eta ja, jo, wiesz. O nie, ale nasza mama nie mówiła po rosyjsku. I podkręca wąsa. I co się dzieje? Nie, ale słuchaj, film nowy Stephen Strange w multiversum Astrodreamingu zaczyna się od Paula Bettaniego, który zjada bułkę z makiem. Tak. I ktoś go budzi i budzi go Stephen Strange i mówi: wstawaj, Vision, obserwujesz zbroję, mamy miasto, to miasto jest nasze. Pod kaburą masz kilo koksu i jedziemy. Nie, i po prostu wiesz, on, jakim jestem Vision? Nie jestem żadnym Vision. On mówi, no tak, a to wytłumacz to. I robi mu magiczną sztukę i to przylatuje. Wiesz, i go kanar mówi, a za tego też bilet, kurwa, za astralnego. I astralny bilet nakupowuje. Kurwa, 4 złote w Krakowie. Co? No, najtańszy. A znaczy, ja nie wiem, ile... 4 z hakiem chyba, 4,40. Ale to jest jakiś czasowy, czy 20 minut. Czy... The fuck? Najdroższy w Polsce, no. Nawet, czy nie, 3,60 jest w Warszawie. No to kurwa, stary, bez kitu. Panie, to już ale jakie czynsze na budżetach Marvela to by było ciężkie, no. Nie? I co? No jakby cały dochód z pierwszego Stevena Strange'a, który poszedł na bilety komunikacji. Nagrywany na krakowskich błoniach, cała ekipa musi dojechać. Obok Oskar Pam napierdala tego boskiego Romana i Tadzio zajebany, bo tam z mandyckiej jazdy, to może nie kojarzycie. Ale kwestia jest, że wiesz, i to jest historia o tym, że Vision nie wie, że jest androidem. O, tak dobrze się ukrywałeś, oni mu wciskają, że jest androidem. Słuchaj, jedyny jesteś, który jesteś w stanie przemówić do Wandy. Wanda, kurwa, czeka 7 uniwersów dalej. O. No i my jak się przeniesiemy? Musimy zasnąć. Ja mówię, a mi się nie chce spać. No, zobaczymy. I następna scena, bo wiesz, flagę Polski, eter. Pod śmietnikiem. Nie, no tą bułkę z makiem. Szukają maku, wiesz, i tu nagle, wiesz, CBS wjeżdża i mówi, kurwa, chuje jebane. Nie, ja teraz, okej, to jest moment, kiedy ja chcę opowiedzieć tą historię o piersiach, której nie opowiedziałem ci od 3 tygodni. Bardzo dobrze, w końcu. Oh my god, to jest ta część naszej fabuły w ogóle. Dobra, teraz. Dobra, pierwsze co tylko, naturalne, sztuczne, jakie? Piersi? Chodzi o naturalne, ludzkie. Tak. Dobra. Ma się, na fucking with that. Just say. No to uwaga, w jakimś kraju, ale nie powiem w jakim, bo zgubiłem teraz, kurwa, eczema on nipples mi wyskoczyło. To nie jest to. Woman arrested nipples stealing. Exegi momentum i exegi... Jest. O. Hello. O, jestem ciekaw, co ty tam wynakminisz. Kurwa, bo teraz słuchaj, bo to jest inspirowane życiem, po prostu jest nasz film inspirowany. Ponieważ w Ugandzie... Tak. Aresztowano kobietę, która tak. okradała Johnów no. w taki sposób, że smarowała sobie sutki substancją odurzającą, w sensie usypiającą. Tak. No i jak oni zasypiali, to ona ich okradała. Wow. I teraz zaraz wrócimy do doktora Strange. Poison Ivy trochę. Ale wytłu... Cardi B. Ale wytłumacz. Czy ona coś ma takie? Tak, ona to robiła. What? Nie wiem w jaki sposób, ale tak, okradała swoich... Swoich Johnów, ale nie Johnów. Ale nie, nie with drag lace nips. Nie, with regular thievery, po prostu... nie, no ona jak przed karierą muzyczną była w branży rozrywkowej, tak. To tak dosypywała gościom jakieś dragi fuck i ich okradała. I ona dość często o tym mówi i... no, a to nie Bill Cosby type situation. No trochę tak. Tylko popatrz, że jeszcze kradła. No i pewnie się nie dymała z nimi jak spali. Nie? No
Pewnie nie. Let me show your teeth. Let me see your teeth. Ale tak. Chyba nie. Let me see your floppy. No, ale to pokazuje, patrzcie, jakie to jest jednak, ja nie chcę brzmieć seksistowsko, ale różnice między kobietami i mężczyznami. Bill Cosby, co bym o nim nie mówić, ale nie okradł. Co bym o nim nie mówić. No ale teraz uwaga, bo pierwsza rzecz to jest, jak konceptualizujesz coś takiego? Po pierwsze znasz, jakby znasz rynek. No bo... tak, ale wiesz, jakby jak siedzi czymś, no dobra, jakby mam, wiesz, pierwszy pomysł, nie? Tak. No. Drugs on my nips. Nice. Tak. Świetnie. Potem jest go out to town. Great. Znaki zapytania, thievery and profit, tak? No bo jakby jak przechodzisz między tym, że wchodzisz do baru, do tego, że koleś sieci sutki. Jesteś i potem kobietą, go po prostu. To jest tak jakby... cały zestaw zagrożeń, bo myślę, że nie tylko, to, wiesz, ona, to ja myślę, że ty trochę od pewnej strony patrzysz trochę odwrotnie, ty widzisz ze zyski. Ona prawdopodobnie w trakcie, jak to się jej działo, myśli, kurwa, i tak to robią, nie? Every time, works 100% every time. Every time. I tak myśli, kurwa, a skoro już śledziała, to może bym ich tak. No ja myślę, że to krokami. Poza tym, wiesz, wiele kobiet jest zagrożonych tym, że wchodzi do baru i ktoś myśli, sporo typów tak siedzi. Wiesz, co chodzi? No bo ja teraz nie mówię, że ja, ale... Ja nie wiem, bo generalnie... ale to jest dobry element, też... myślę, że do filmu... Steven Strange. No właśnie, jak możemy Steven zasnąć. Strange mówi, proszę. Dlatego tak, o tym mówię, nie? Doskonałe. How are we gonna go to sleep? Tak. I Steven Strange tam robi to koło tak. I nagle krajobraz Ugandy. Doskonałe. Kamera panuje i tam jest bar. O. I ona z niego wychodzi właśnie. What you got? Hey, big man. I jeszcze jest 10 minut, jak próbują hajs ogarnąć. No słuchaj, za pensję krakowskiego, wiesz, kurwa, gdzie może Paul Bettany pracować, żeby było symptomatycznie? W fabryce maczet albo coś takiego, wiesz. Tam. Nie, w fabryce kimchi, bo teraz niedługo będzie w Kraszkowicach, w okolicach Krakowa, największa fabryka kimchi w Europie. W Gochugaru. Bez kitu. Słyszałeś, a firma się nazywa Yongga, tak się nazywa? Ale to w sensie, że mieszkańcy Korei tutaj przyjeżdżają nam tak, koreańscy biznesmeni? Tak, albowiem w ogóle historia tego otwierać? Jest dosyć gruba, bo to jest część offsetu, a przynajmniej część kontaktów biznesowych związanych z postawieniem w elektrowni atomowej w Polsce na południowo-koreańskiej technologii. The fuck? Kurwa, Children of the Atom, Children of the Kimchi. To no, trochę tak działa, bo LG Chem, tak? Tak. LG Chem to jest jakieś kamowanie, ale LG, tak? Nie no, te zakłady chemiczne. Aha, LG pod Wrocławiem, no to też Korean Barbecue musiało powstać zaraz. Hell yeah, dokładnie. To kilka boysbandów. Kurde, fajnie taka sprzedaż łączona w sumie. No tak to działa. Elektrownia też. Atomowa, fabryka kimchi. Tak, ale wygląda to, że nie będzie tej elektrowni, więc, ale zostanie... zostanie fabryka kimchi. Nadto to będzie, ta firma ma chyba 12 fabryk. To jest jeden z większych producentów kimchi na świecie. I tu łączą oczywiście z one and only Mr. Ogórkiewicz. Nie, z jakąś inną firmą, bez kitu. Ale w ogóle nie planowałem tego, tylko to jest, mam nawet zapisane, bez kitu mam tu napisane fabryka kimchi i nawet mam na nich nazwę, żeby to się nazywała Kimchi Rimchi, żeby to się nazywało. Ten produkt. Że to już kurwa by się samo sprzedawało. Nie trzeba by było... Koniu, właściwie Polska nie ma już żadnych problemów finansowych, bo mam pieniędzy w chuj, kurwa. Yes! Opodatkować kimchi i kurwa w chuj. Tak jak Korea ma, ta? Ona ma kurwa legalizację kimchi, rimchi i kurwa... Jezu, ale to jest chyba najgorsze miejsce do uprawiania seksu. W fabryce kimchi? Nie, vat full of kimchi, stary, wiesz. Nie, ale chyba, to... że ta typiara se smarowała nipsy kimchi. I typy tam gniotło, kurwa, szlif astrodreaming. No ale dobra, czyli jakby w naszych nowych Phase 5 Avengers. Ale stary, to jest doskonały pomysł na film. Nie odwrotny koszmar z ulicy Wiązów. Nie, że starasz się nie zasnąć, starasz się zasnąć. Za wszelką cenę. A
Wanda wysyła psychiczne fale przez wszechświaty, które sprawiają, że jesteś w miejscach, które są hałaśliwe, na przykład wszyscy wybuchają krzykiem i tak dalej. Nie możesz... zachowują. Albo cię wysyła, wiesz, kurwa, na transformatora, no toper. Musisz się chyba, nie chcesz, ale musisz, bo to część się wystroju. Bo co innego zrobić? Muzyki nie posłuchasz, bo kurwa nagłośnienie chujowe. To, słuchaj, to teraz, o teraz puszczę hita. No, więc i oni próbują, może być też Ameryka Chavez, wszystko. Może się zacząć od Ameryki Chavez, że Ameryka Chavez jedzie na kurwa nową hutę. Może to nipsy Ameryki Chavez sprawiają, tak, że oni mogą. I oni to odkrywają dopiero w trzecim akcie filmu. Tak. I tego jest alternatywna wersja, gdzie nikt nie ma problemu z tym, że typiara w Polsce ma dwie mamy. I to jest dopiero. Nikt się nie pruje tam. Ej, ale ja mam jeszcze jedno pytanie do doktora Strange. Dlaczego ona wolała znaleźć wszechświat, w którym ma dwójkę dzieci, a nie wolała znaleźć wszechświat, w którym jej ukochany brat żyje? Nie, bo nie mieli prawa do tego Arona Paula Johnsona, tego co grał. Tego ziomka? Tego Quicksilvera, no. On teraz gra... Albo jeszcze lepiej, dlaczego nie wybrała wszechświata, w której jej brat żyje, ma dwójkę dzieci i kurwa Vision is in the picture. No, faktycznie, jak może się no masz wszystkie możliwe wszechświaty do wyboru, tak? Nie, tam to jest chyba wytłumaczone, że one się jednak sąsiadują ze sobą trochę, że jest jakaś... Zaraz, nie, to było w Everything, Everywhere, All at Once, Shakira. Happening right now, let's go. Let's go. Shakira. Whatever. Mm-hmm. Sietarza w błocie tam. Jak świniak. Shakira, but she's fat. Co za wszechświat. Najgorszy z na wejściu. Aha. Quick, show me a picture of Shakira. She's away. Oh! Idzie taki szef. Stary, to też było dobre do filmu. Nie, kończymy. Wychodzimy z tym. Nie ma opcji. Dawaj, Steven, zabieramy się. Nie ma. Już mi. Stary, ale tam wszystkie filmy można. Przecież to jest taki koncept. No nie jest zły pomysł na to, że gdzieś jest wypchnęła Stevena Strange'a, który jak taki kurwa astronauta, no nie, no to jest, już jest takie słowo, ale... Kurwa, dodawaj do tego pozwu NASA. Co to ma znaczyć? Nie fucking ma... hell! Odjebali. Te bluzy też są nasze, kurwa. NASA, chuj z wami. Widziałem w KM-ie. Ale popatrz, ile rzeczy mogłoby było zajebiste wtedy, nie? No stracony potencjał. Sam Raimi, kurde, no trochę się zawiodłem. Ja pierdolę, no wstyd po prostu przed panem Ryśkiem. No słuchajcie, ja wybadam, jakie mamy tak naprawdę podstawy i ja wiem, że to jest audycja taka trochę psychofizyczna, ale kurwa, papier cierpliwy jest. I ja to podpiszę i ja wyślę Kevin Feige, czy tam kto to jest nowy na ten. Mówię, Bob Chavez. Bob Chavez? Czapek. A, Czapek. Hugo Chavez? Tu się odnalazł. Hugo Chavez. Z dniem 14 listopada 2022 roku. Hugo Chavez nazwał swoją... Obejmuje rządy korporacji Disney Polska. Nazywa się Hugo Chavez z Massachusetts. Nie, czekaj, bo Bob Czapek już został zwolniony, teraz Robert Iger znowu jest. Robert Iger. Kurwa, to jest świat... Corporate world, man. Stary, no niech się w dupę pocałują. Słuchajcie, mamy jeszcze na coś czas? Jak jest zgodnie z czasem? Mamy 25 minut, aż Christoph Kneedeep pojawi się na lokalu, więc... Powoli możemy się zbierać, tak myślę. Też tak myślę, chyba. Słuchaj. Zastanawiam się. Jeszcze mamy jakieś ogłoszenia? Kurwa, ja mam też takiego napisane... Ty, ten Samuel Bankman Fried, nie? No. Pojebane, ale... to tyle. Yeah. Ale nie, mam jedno przedświąteczne, dwa właściwie, bo jest teraz film na chyba Disney+, Plus, który się nazywa... Ciekawa historia, on się nazywa Patrz, jak oni kręcą. Jest na to jest ze samym Rockwellem i Saoirse Ronan. Mm-hmm. I to jest film, który jest... fabuła jego dotyczy wystawienia sztuki Pułapka na myszy. Pułapka na myszy jest sztuką napisaną przez Agatę Christie.
ale jest pierwotnie jako bardzo krótka audycja radiowa, później została przeniesiona na deski teatru, a została podarowana z jej również bratem. Jako gra, bardzo duży sukces, jako gra Milton Bradley. To jest na podstawie Agatha Christie wymyślała. Jakby tam wchodzisz i but kopie klatkę. To tylko ona potrafiła wymyślić. Tak. Ale co powoduje, że ten but kopie klatkę? No. Człowiek wpadający do basenu. Dokładnie. I ona tak, tutaj widać misterną właśnie, ona sama wychypała te ludki, wiesz jak jest. Ale ona przekazała prawa do tej sztuki swojemu chyba bratankowi, który wówczas był malutki. I on, powodując się jej jakby też wolą, zostawił tak, że ona nie może być zrekranizowana tak długo, jak jest wystawiana na teatralnie. Jest wystawiana od lat 60. chyba, czy 50. po dziś dzień, co tydzień. Jeżeli pół roku nie będzie wystawiana, można zekranizować, bo Agatha Christie nie znosiła ekranizacji swoich filmów, poza tam może dwoma. I więc nigdy nie była sama treść tej sztuki i on jest wystawiona na West Endzie od tamtąd do teraz. I film sam odnosi się do wystawienia tej sztuki, ale jej nie pokazuje. Jest zagadką kryminalną dotyczącą właśnie morderstwa podczas wystawienia sztuki, która nie może zostać zekranizowana. Jak się nazywa ten film? Jak oni kręcą. Jak oni kręcą. Ale właśnie jak... Patrz jak oni kręcą. Patrz jak oni kręcą. See how they do it? Nie wiem. See how they run? Chyba? Możliwe, tak. Bo po polsku właśnie jak usłyszałem patrz jak oni kręcą, to brzmi jak horror o typie, który jest przykuty do krzesła i mu suty wykręca. Aha, a nie, to mi się to, jak się słyszę, to patrz jak oni kręcą, to powiedział mój znajomy, jak mi odpalił mic pingwatką. Fuck, wiedziałem, że... Czekaj, czy Mr. Cox nie wie, co to jest, skąd właściwie mic spin jest? Mid spin? Widziałeś to? Kojarzysz mid spin? Yo, słuchajcie. How many spins? Świąteczne zadanie dla was. Podczas na szczycie wigilijnej nowenny, może w trakcie tej barburki, czy jak to się nazywa, co jest w środku nocy w kościele. No. Idźcie i tak, listen. Wpiszcie w wyszukiwarce that shit midspin.kurwa.com, kliknij enter i enjoy. I proszę w komentarzach wpisać ile razy. Ile razy, ile razy. No to jest takie nagranie takie dosyć. To jest jedna z tych stron jak Lemon you, Party. I leci You Spin Me Round. A pamiętasz Lemon Party? Nie. No okej. Okay. Kurde, to jest jeszcze lepsza impreza niż Meet Spin, powiedz. Lemon Party chyba to jest organizacja, więc .org. Tak, chyba tak. Dobra. No nieważne. Ale oni kręcą, tylko to chciałem powiedzieć, ale ty miałeś lepszy żart od mojego, więc czuję się pokonany. Bardzo. Wow. Samuel Bankman, kurwa, Fried. To jest typ, co ten giełdę tam FX założył. Nie? No, giełdę, wymianę. Wyszedł teraz za 250 milionów. Tak naprawdę on miliarda. Ale nie zapłacił ćwierć miliarda, tylko musiał podpisać papierek. Bo to tak działa. Nie no, ktoś za niego zapłacił. Nie, on tam jakiś papierek podpisał, że jak się nie stawi, to w krypto zapłacił. No tak, właśnie chciałem zapytać, czy to przypadkiem nie jest w kryptowalucie albo w NFT. Ale tego, że... Daje obrazki Trumpa i ale że... za to. Guys, this ale to chyba Michael Chen miał dobry żart w SNL-u, że on zawiadywał giełdą kryptą, która nie działa, tak samo jak będą działać kamery przy jego celi. Więc to ciekawe, co mu się ciekawe, co się stanie temu koleżowi tym razem. Ach. O, zatruł się, kurwa, auci. Ach, powiem wam, że czuję, że trochę rozpracowaliśmy tego doktoru Strange'u. Fuck that guy, kurwa, jebany. Ale to jest tym bardziej złe, że mój brat mówi, że to jest jego ulubiona postać Marvela, Doctor Strange, bo się odnajduje w niej. No to może też w tym procesie chcesz wygrać prawa do doktora Strange. Oddam mu właśnie, może tak to. jak Agatha Christie swojemu bratankowi dała. Dokładnie. I mówię, nie można ekranizować dopóki jest audycja. Dopóki ja czytam doktora Strange'a, dokładnie. Nie można go ekranizować, nie, bo nie chcę spoilerów. Pół roku po ostatnim odcinku Banter, jaki będzie można zacząć ekranizować znowu Stevena a to it will never end. It will never end. Ej, a otworzymy jeszcze na antenie prezent? Hell yeah! Our ombre. Tutaj. To mnie zaznaczę. Dobra, ja to zamarzę to tam. Nie, ale tu nie ma wiem, tego. Czy coś widać. Zresztą to jest patchcomate. No wiem, ale patchcomate.
Paczkomate 43 km od mojego domu. Nie no, tutaj koło studia żeśmy brali przecież. Od Naturalnie Eko, czyli od firmy naszego ziomka Emila, tak. Który swoją drogą, czekaj, był nawet ktoś, bo ja mam taką grupę, gdzie sobie wrzucamy żarciki co tydzień, pomysły na żarciki i kurwa kolo. To jak ty to rozpakowujesz, bo ja... Wymyślił dobry żart na temat... na temat tkackie, ale już go zapomniałem. Zamieszczę go tutaj, o tu będę, dobra? Podeszę. W trakcie jak ty rozpakowujesz... Dobra, zamaskuj ten dźwięk tego. To ja poczęstuję naszego gościa chipsami dla gości. Tak jest. I chciałbym dostać twoją naturalną reakcję na to, jak smakują ci te chipsy. A chrupać mam też do mikrofonu. Możesz. Tak, tak. Czyli to jest tak, wszystkie formaty internetowe naraz. Jest haul, tak. Jest ASMR i test jedzenia. Czy tyle wystarczy? Myślę, że tak. Test jedzenia jeszcze. Bliżej mikrofonu. O. O. To jest smak popcornu? Nie. Wow. O, ciekawe. Nie. Może jeszcze jednego chcesz? Możesz spróbować... Woda z kukurydzy. No. Gotowanej. Kurwa, ale refined taste. No tak, to jest dziwne, bo to nie jest smaczne, ale chcę się jeszcze jednego spróbować. To jest jak super, jak Diablo jak ostre chipsy. Jak seks z tą typiarą, co ma nipsy wysmarowane. No coś kukurydzianego tutaj czuję. Ale... Kurde, no ciekawe. Może, ale ty, a chcesz spróbować też? No one, dla przypomnienia. Czy one... Nie no. O, aż się źle zestarzały. Tak? O, aż się źle zestarzały. Ja dobra, śledzę. To jest dobrze oddany smak, jakimś cudem, tylko po co? No ja też nie wiem. Dobre pytanie. Nie zadane jeszcze w tym temacie. Po chuj to robić? Po chuj kurwa tak dostępny produkt? Jak masz cię stać na taką paczkę, to też chcesz to stać kurwa chociaż na jedno jajko sadzone, no. To prawda. Chociaż jajka teraz 1,60 zł za jedno, więc... No, ale idzie to w takim kierunku ten smak. Ja wiem, że dobrze zabezpieczyłeś, ale ja pierdolę, nie powstrzymamy natury. Jakie to jest niedobre, w chuj już teraz. Nie zaczynaliśmy wysoko, ale dosłownie smakuje jak takie kurwa stare, właśnie jak zeskrobywałeś. Nie, nawet nie jestem w stanie co powiedzieć, jak stare jajko. No, taka spalucha z tego. To w tym wspaniałym segmencie uda nam się jeszcze poprawić, ponieważ dostaliśmy, moi drodzy, tak jest. Coveted. Santa is a joke, baby. Santa is a joke, baby. I jeszcze ten słynny z wersji z przesuniętym wariatem. Bo to jest, ustaliliśmy to z Emilem. Że... ale to nie koniec giftów. Jezus, ale ustaliliśmy to z Emilem, człowiek. Że z taką przesuniętą głową jest... Magnes. Jest! Dostępny już. Teraz na www.szyjemykolorem.pl /sklep/banter. Tak. Co jeszcze dostaliśmy? Inny magnes. Nie wiem. Ej, ten jest fajny. Ten jest bardzo ładny. I jeszcze kolejny magnes. Ten z filmu Put the lotion in the basket. To na klucze lub też na wen... O nie, to jest taki mały woreczek. A to, o, tam może jest coś zapachowego, albo można wsadzić coś zapachowego. To wygląda jak lawenda, więc pewnie to jest woreczek z lawendą na woreczek mole. Woreczek z lawendą. Nice. Można tam też dać ziółeczko. To jest, z tego co widzę... O kurde, szyte podziękowanie. What? Ty, no oni są dobrzy, naprawdę. No. To jest jeszcze poszewka. Nie, to jest mini obrusik stary o świąteczny. Kurde! Ja i my tutaj mieliśmy taką mini wigilię cały czas na stole i nie wiedzieliśmy nawet o tym. Racja, ale kurwa daj tego chipsa, to siano jest. To jest ja pierdolę, jakie to niedobre. I oczywiście na sam koniec sarong. Nie, to jest kolejny worek, ale... A może to jest ta twoja wymarzona czapka, na którą próbowałeś namówić Emila? Tak, dobrze. Czapka kucharza Amaro. To jest na Halloween. Basiura. Jak był sexy jeszcze basiura. Basiurą, to taką nosi. Sexy basiura. Sexy basiura. Emil, bardzo mocno ci dziękujemy za te prezenty. Wspaniałe. Nie, no tu jest, ona jest fajna, bo ona jest w kształcie takiego
Jak tak, tu można sobie tego wsadzić więcej rzeczy. Kulki można wsadzić. No. Kasztany nazbierać na przykład też. I boom! Nie, to jest regularny, kurwa, nice, bo może to jest następny worek, tylko na taki większy, okrągły chleb. Ej, tym ty, razem. No. Nie, ale popatrz, bo to może stanąć. No nie? Tak, no właśnie dlatego o tym mówię, że to... Pięknie. No. Dziękujemy. Jeszcze raz przypominamy, szyjemy kolorem.pl, łamiane sklep, łamane na bandę. I tak, ale sprawdźcie też inne produkty, naszyjemy kolorem, no bo my nie mamy takich odjebanych wzorów z detalami, tylko mamy takie prostsze wzory. Mam pomysł, żeby co są trudne do wyszycia. Tak, pomysł, że tego, żeby zrobić kolejną wyszywankę i to będzie Bart Walos, najebany jak śpi na pizzy, taki kurwa zwiniętą w poduszkę ma tak. Leży taki rozkurwiony. Collect them all, Banter, tak Banter Extended Universe Guests. Oh yeah, słuchajcie, to chyba już ten, będziemy się zbierać, rzeczywiście jeszcze się musimy z Krzysztofem zobaczyć. Tak, obgadać naszą prezencję na różnych festiwalach i tego typu rzeczach. To by było, jakby się udało, nie? No, ja, także idziemy, spadamy, słyszymy się jutro. Z tym jajkiem, kurwa. Jezu, jaki to jest niedobre. Oh. Asenado, Asenado, Fritos Jueves.